Dzień dobry Państwu, mam na imię Emilia, jesteśmy w Kafe Księgarni Wademekum. Po mojej prawej jest moderator naszego projektu, Adam Young. Adam Young jest filozofem, prezesem Fundacji Humanity Plus Philosophy, redaktorem naczelnym Radykalnego Słonia, interesuje się filozofią języka, filozofią nauki oraz filozofią umysłu. Jest miłośnikiem kotów i medytacji. Mieszka w Gdyni. Mecenasem naszego projektu jest miasto Gdynia. Mamy to szczęście, że robimy to już 6 lat. 6 lat dzięki wsparciu miasta Gdyni od 2017 roku. Dzień dobry. W tym roku postanowiliśmy, że motywem łączącym nasze spotkania, motywem przewodnim warsztatów oraz panelu dyskusyjnego, który zaplanowaliśmy, będzie filozofia w życiu codziennym. Cały rok zajmować się będziemy wieloma różnymi kwestiami, będziemy rozmawiać o różnych sprawach, które pokażą, że wszystko jest filozofią. A dzisiaj rozmawiać będziemy o zwierzętach, ich emocjach, zachowaniach stadnych, także propozycji moralności zwierząt. Znalazłam takie badanie w sieci dla Kantar Public, które mówi, że 52% mieszkańców Polski ma w domu jakieś zwierzątko, psa, kota lub inne stworzonka. I jak spojrzymy na wcześniej publikowane dla Kantar Public albo podobne badania, to liczba ta sukcesywnie rośnie. Dlatego uznaliśmy, że jest to temat ważki i ważny dla Was. Dzisiaj tematem jest moralne życie zwierząt. Czy zwierzęta odczuwają empatię i współpracują ze sobą? Oddaję głos Adamowi. A, świetnie. Dziękuję za to wprowadzenie. Może to nie jest dobry sposób na rozpoczęcie. Tutaj brakuje jednej rzeczy w tym podtytule tego spotkania. Autorzy, których pracę będę dzisiaj z Państwem omawiał, trochę przybliżę, trochę sobie o niej podyskutujemy, twierdzą, że moralność, czy dokładniej ta zwierzęca moralność składa się z trzech związek, jakby takich trzech grup cech. Jest tam właśnie empatia, o której powiemy sobie całkiem sporo. Jest kooperacja, czyli to, co można także opisowo nazwać współpracą ze sobą. Jest trzecia rzecz, której nie ma, a jakoś nie zmieściła mi się w tytule warsztatu. Ale też jest istotna, jakby, żeby to od razu takie wrzucić. To jest sprawiedliwość. Być może najbardziej kontrowersyjna teza o tym, że zwierzęta przejawiają pewne zachowania, które można potraktować jako wyraz sprawiedliwości. Każdą z tych trzech wiązek, jakie nazywają autorzy, będziemy sobie jakoś tak dookreślać, problematyzować. Będę też pokazywał badania, na które się powołują, które mają sugerować, przekonać nas do tego, że faktycznie coś takiego istnieje. Już zaczynając od początku. To jest spotkanie o charakterze... No właśnie, będzie parę takich wątków przewodnich, czy parę takich dziedzin, o które tutaj możemy zahaczyć. Z jednej strony będziemy tutaj mieli sporą liczbę badań nawiązujących do biologii, do etologii, do po prostu badania tego, jak zwierzęta się zachowują i co możemy na podstawie tego zachowania wnioskować. I ta część naukowa jest generalnie dosyć taka ścisła. To są porządne zestawy badań, dosyć dobrze udokumentowane, fajne zbiory danych empirycznych. No, interpretacja może być mniej lub bardziej ostrożna. Niemniej jakby zachowania zwierząt będą dosyć jednoznacznie dawać dowody na pewne tezy, że faktycznie zwierzęta zachowują się w ten sposób. Bardziej kontrowersyjny będzie jakby moment filozoficzny, pewnego zebrania tych danych razem i stwierdzenia, że to wszystko przekłada się na coś, co można nazwać moralnością. I to będzie być może ta bardziej kontrowersyjna część tego spotkania, czyli jasne, zwierzęta zachowują się w różne ciekawe sposoby, współpracują ze sobą, odczuwają empatię, mają pewne poczucie sprawiedliwości czy rzetelności, ale czy to wystarczy do tego, żeby powiedzieć, że są moralne? No i to będzie jakby taki, mam wrażenie, najciekawszy punkt, też z największym potencjałem filozoficznym, czyli próba zastanowienia się nad tym, czy ta całość wiedzy, badań empirycznych, które mamy, przekłada się na ogólny obraz moralności wśród zwierząt. Co generalnie jest wymagane do tego, żeby uznać, że dany typ zachowań wystarczy do powiedzenia o tym, że mamy do czynienia z moralnością.
Więc jest to taki komponent naukowy, empiryczny i taki właśnie filozoficzny, dyskusja z obszaru filozofii praktycznej, etyki, moralności. Tym się będziemy zajmować. Przygotowałem prezentację, jak widać to jest 21 slajdów. Na slajdach, jeśli kogoś ona zainteresuje, mogę ją udostępnić. Są takie podstawowe jakby informacje, to jest także podpowiedź dla mnie, które wątki są ważne, żebym o nich nie zapomniał. I takie podstawowe elementy jakby tej całej koncepcji pozwoli mi to uporządkować, to spotkanie. Zacznijmy może od takiego slajdu. Więc punktem wyjścia jest praca. Ona została opublikowana w języku angielskim w 2010 roku. Polskie tłumaczenie jest z 2018, a z 2021 drugie wydanie, na którym operuję. Może ma pewne tam liczbę poprawionych błędów. To się nazywa Dzika Sprawiedliwość. Moralne życie zwierząt. To jest mój egzemplarz. Tak to wygląda. Książka nie jest duża, ma około 250 stron. Napisana przez dwójkę autorów, o których zaraz powiem coś więcej. No i właśnie, pomysł jest taki, że oni zbierają pewną liczbę badań. Jak już wspominałem, badań, które są często dosyć nowe. Wiedza gromadzona w drugiej połowie lat 90. i w pierwszej dekadzie naszego obecnego stulecia. No i twierdzą, że generalnie na podstawie tych nowych badań powstaje nowy, ciekawszy, bardziej zróżnicowany obraz zwierząt. Zwierząt, które wydają się być bardziej zaawansowane niż bardziej, nie wiem, kontrowersyjni czy zachowawczy ludzie by twierdzili. Przejawiają emocje, mają pewne takie ciekawe jakby funkcje poznawcze. W każdym razie potrafią dokonywać pewnych, nie wiem, uproszczonych rozumowań, szacować rozmaite rzeczy. Więc obraz zwierząt jest taki bardziej skomplikowany. No a z drugiej strony właśnie jest ten komponent filozoficzny. W sensie autorzy będą twierdzili, że nas to już czas, że możemy faktycznie mówić o tym, że zwierzęta mają coś więcej niż tylko różne ciekawe zachowania, a zatem, że dysponują czymś takim jak moralność. Tutaj może jeszcze taki ciekawy wątek. Kiedy tu przyszedłem, Kuba, który jest na widowni, a w zeszłym roku prowadził jedno ze spotkań, powiedział, że pracuje teraz przy projekcie związanym z prawami zwierząt, czy z etyką postępowania wobec zwierząt. Te dwie rzeczy nie są do końca związane, bo są związane w taki nieoczywisty sposób. Dzisiaj nie będziemy zajmować się tym, jak powinniśmy postępować wobec zwierząt, czy powinniśmy przyznać status prawny zwierzętom, powinniśmy je chronić, nie powinniśmy zjadać ich mięsa, nie powinniśmy prowadzić na nich badań. To do pewnego stopnia ten wątek, bardzo istotny, ale ten wątek do pewnego stopnia pozostaje w tle. Jakby główne pytanie, którym się będziemy zajmować, to jest pytanie, czy zwierzęta jako takie przejawiają zachowania moralne. Zachowania moralne, które są związane z dosyć wysokimi kompetencjami emocjonalnymi i poznawczymi. I być może jest tak, że jeśli zostaniemy przekonani co do tej tezy, że zwierzęta są moralne, to nasze postępowanie powinno się wobec nich zmienić, że powinno być lepsze. Że łatwiej jest zaakceptować nie wiem, chów przemysłowy, zabijanie zwierząt na skóry, na mięso, na ubrania. Kiedy wyobrażamy sobie, że te zwierzęta generalnie są dosyć głupie i nic nie czują. W sensie, że powiedzmy, mam taki dosyć uproszczoną wizję. Tymczasem, kiedy nie wiem, dotrze do nas, że zwierzęta prawdopodobnie mają silną zdolność do odczuwania bólu, ale także jakieś takie kompetencje emocjonalne i poznawcze, nie wiem, czują strach, są zdenerwowane i tak dalej, to nasze obowiązki moralne wobec nich rosną, bo nie są one, nie wiem, maszynami, nie są jakimiś takimi biologicznymi mechanizmami, tylko są czującymi istotami dosyć podobnymi na przykład, nie wiem, do małych dzieci. Chociaż ta analogia też nie jest do końca dobra. Więc to tak zupełnie na wstępie. Myślę, że też do wątku tych praw zwierząt możemy wrócić na sam koniec, kiedy już przejdziemy przez te takie bardziej filozoficzne rozumowania na temat tego, czy zwierzęta mają moralność. Podstawowa koncepcja, jaka to się będzie pojawiać, ona jest w tytule książki, to jest tak zwana koncepcja dzikiej sprawiedliwości. To jest, nie wiem, taki pomysł, żeby ten projekt badawczy miał taki, nie wiem, chwytliwy slogan, który można go opisać. No i właśnie ta dzika sprawiedliwość ma to oddawać. Dzika sprawiedliwość, czyli teza o tym, że zwierzęta przejawiają zachowania moralne. Może dodajmy jeszcze, jak to się często pisze, zwierzęta inne niż ludzie.
I tutaj może od razu, nie wiem, czy to jest kontrowersyjne, jak się na tym zastanawiałem. Dla różnych ludzi różne rzeczy są kontrowersyjne. No i powiedzmy tak. Generalnie rzecz biorąc, będziemy mówić o zwierzętach. Czasami się dopisuje zwierzęta inne niż ludzie. Powtarzanie tego wydłużonego zwrotu jest, powiedzmy, męczące i też jakby niewygodne z powodów, nie wiem, retorycznych, żeby to po prostu był taki miły materiał do odbioru. A więc zwykle będę mówił o zwierzętach, a nie zwierzętach innych niż ludzie. Chociaż w domyśle jakby cały czas mówimy o zwierzętach innych niż ludzie. I chodzi mi to o jakieś takie bazowe postawienie tezy, że w myśl tego programu, myślę generalnie jakby w myśl takiej dosyć, nie wiem, współczesnej, nawet zdroworozsądkowej tezy, ludzie także należą do królestwa zwierząt. Podlegają tym samym procesom, co zwierzęta są, nie wiem, efektem ewolucji. W toku milionów lat my ludzie wyewoluowaliśmy z wcześniejszych organizmów. No, jesteśmy szczytem, jakby, czy tam tym ostatnim słowem ewolucji w rodzinie naczelnych, ale nadal pozostajemy zwierzętami. Nie ma jakiejś takiej istotnej jakościowej różnicy między ludźmi a zwierzętami, jak się wydaje. Chociaż oczywiście to też, nie wiem, to jest spotkanie o charakterze filozoficznym, także poruszę ten wątek, jakby na przykład taka jakościowa różnica mogła wyglądać, zarówno w wariancie takim bardziej, powiedzmy, nadnaturalnym, kiedy ludziom będzie się przypisywało wyjątkową jakość, czyli duszę, i takim bardziej znaturalizowanym, kiedy ludziom się po prostu przypisuje jakościowo różne cechy, na przykład potężne zdolności poznawcze, z uwagi na to, że mają inną budowę układu nerwowego i mózgu. No ale niemniej mówimy o zwierzętach z takim jakimś nastawieniem, że chodzi o zwierzęta inne niż ludzie, bo co do tego, że moralność występuje wśród ludzi, raczej nie ma, nie jest to za kontrowersyjne. To jest banalne stwierdzenie, że społeczeństwa ludzkie cechują się moralnością. Podstawowy problem filozoficzny, czy jeden z takich głównych problemów filozoficznych, o którym tu się będziemy zastanawiać, to jest definicja moralności. Definicja moralności, którą zaproponuję jakby razem z tymi autorami, jest dość nietypowa, tak mi się wydaje, ale ma ona sporo zalet. Specjalnie jest tak pomyślana, żeby moralność była czymś szerszym i żeby obejmowała zwierzęta. Więc w pewnym sensie jest tutaj taki zabieg argumentacyjny, filozoficzny. Definicja moralności zostaje na tyle poszerzona, żeby pasowały do niej także zwierzęta. Można się zdecydować z powodów, nie wiem, rozmaitych, jakichś filozoficznych, że to jest zbyt szeroka definicja moralności, że z uwagi na to, że zbyt szeroka nie ochwytuje czegoś, co jest w moralności istotne. No i dlatego, nie wiem, proponowana definicja, którą będziemy tutaj omawiać, nie jest niedobra, niewystarczająca. No ale zanim będziemy ją krytykować, to warto zrozumieć, o co w niej chodzi. Więc tak w dużym skrócie jeszcze będziemy to omawiać szerzej. Na moralność składają się trzy wiązki zachowań. Poprzez wiązkę rozumiemy tutaj grupę, która ma pewne podobieństwo rodzinowe, czyli że no, kiedy się patrzy na te rzeczy, to one się wydają w pewien sposób podobne, chociaż nie jest łatwo jakby wskazać taką bardzo silną rzecz, która łączy te obiekty. Te trzy wiązki to kolejno kooperacja, empatia i sprawiedliwość. Czyli tak jak mówiłem na wstępie, to są te trzy grupy zachowań. Więc będziemy się starali wykazać po kolei, że zwierzęta przejawiają zachowania kooperacyjne, że dysponują empatią jako pewną zdolnością i że są, że prezentują zachowania, które można interpretować jako zachowania związane ze sprawiedliwością. Będzie najbardziej kontrowersyjne, sądzę, tak jak sądzę, są najtrudniejsze do wykazania, że faktycznie to, co obserwujemy, to jest realizowana sprawiedliwość. Po drugie, i to jest jakby gdzieś tam w tle, nie wszystkie zwierzęta przejawiają zachowania moralne. Moralność wymaga odpowiednio zaawansowanych zdolności emocjonalnych i poznawczych, a te są powiązane, skorelowane z dosyć zaawansowaną strukturą społeczną. Nie do końca wiadomo, w którą stronę biegnie przyczynowanie, znaczy co tutaj jest przyczyną, a co jest skutkiem. Ale jest taka hipoteza, ona jest dosyć dobrze, hipoteza całkiem dobrze ugruntowana empirycznie. W sensie wydaje się, że sporo wyników badań i takich skamieniałości sugeruje, że faktycznie coś może być na rzeczy. To jest hipoteza jakby mózgu społecznego,
który wiąże zaawansowanie, rozwój poznawczy mózgu, mózgu naczelnych, czyli także nas, ludzi, z skomplikowaniem społeczności, w których żyjemy. Innymi słowy, większa społeczność, a w każdym razie bardziej skomplikowana, jest więcej relacji, które trzeba śledzić w tej społeczności, żeby móc trafnie poruszać się po świecie społecznym, tym bardziej potrzebujemy skomplikowanego mózgu, który jakby pozwoli nam na utrzymanie modeli tych rozmaitych zachowań, rozmaitych jednostek. Można sobie to wyobrazić może w ten sposób. Załóżmy, że żyję w dosyć małej społeczności, powiedzmy 15-osobowej. 15-osobowa społeczność, muszę w moim umyśle musi znaleźć się po pierwsze miejsce, jakby miejsce, nie wiem, zdolności poznawcze, jakaś odpowiednio zaawansowana struktura neuronalna, żeby móc pomieścić 15 reprezentacji rozmaitych członków tej społeczności. Każdy z nich, nie wiem, jest osobną reprezentacją. Tego lubię, tego nie lubię, ten jest kobietą, ten jest mężczyzną, ten jest niebinarny, ten ma taki kolor skóry, ten ma taki kolor skóry. Więc buduję sobie jakby w umyśle 15 profili. Następnie muszę pamiętać, żeby móc się sprawnie poruszać po świecie społecznym, w jakich układach są ci ludzie. Czyli na przykład ta dwójka się nie lubi, ta dwójka jest małżeństwem, ale się nie lubi. Te dwie osoby, nie wiem, są w związku nieformalnym, którego ujawnienie jest w stanie zagrozić społeczności. Tutaj, nie wiem, ten jest szefem, ten jest jakimś takim szefem od spraw duchowych, czy jest szamanem, i tak dalej, i tak dalej. Gigantyczna liczba ról społecznych, informacji, modeli jakby zachowania, modeli tego, kto będzie z kim w jaką relację. I na podstawie tej bardzo dużej bazy danych, jaką trzeba mieć jakby w umyśle, żeby móc się sprawnie poruszać po świecie społecznym, jednostka podejmuje działanie. Idea jest mniej więcej taka, że właśnie wymóg ewolucyjny, presja otoczenia, w tym wypadku presja otoczenia społecznego, sprawiła, że ludzie potrzebowali dużego dostępu do, nie wiem, dobrych zdolności poznawczych, no i to sprawiło, że mózgi ewoluowały. W sensie, że dzięki temu mamy tak rozbudowaną korę nową. Na przykład, bo musieliśmy się odnajdywać w złożonym świecie społecznym. A i tutaj idea jest mniej więcej podobna, że także te wysoce społeczne zwierzęta, będą ich cztery grupy, także muszą się odnajdywać właśnie w takim bardziej złożonym świecie relacji społecznych. No i z uwagi na to, po pierwsze, mają bardziej zaawansowane mózgi, układy nerwowe. Po drugie, potrzebują moralności jako systemu norm, zachowań, relacji, które jakby ułatwiają szybkie, bezproblemowe odnajdywanie się w tej społeczności. Więc moralność będzie pełniła funkcję jakby takiej bazy, takiego schematu, który pozwala uporządkować relacje społeczne. Jest pewien wzór tego, jak należy lub nie należy się zachowywać w danej sytuacji, no i to właśnie zapewnia moralność. Więc moralność także jest postrzegana jako cecha adaptacyjna, która pozwala społecznym ssakom lepiej przystosować się do środowiska, zwłaszcza do takiego środowiska jakby wewnątrzgatunkowego, kiedy żyją w swoich grupach i wchodzą ze sobą w interakcję. Tak. Prześledzimy zdolności zachowania rozmaitych zwierząt. No i na koniec postawimy trochę pytań takich filozoficznych. Gdyby coś było niejasne, gdybym na przykład mówił za szybko, albo gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytanie, proszę się nie krępować, postaram się na nie odpowiedzieć najlepiej, jak będę potrafił. Coś o autorach. Więc mamy dwójkę autorów. Mark Beckoff i Jessica Pierce. Oboje na zdjęciach z psami. Jak się można podejrzewać, osoby, które zajmują się moralnością wśród zwierząt, także są ich miłośnikami. Mark Beckoff jest biologiem i etologiem. I tutaj narysowałem na tym slajdzie, dopisałem na tym slajdzie jakby wyjaśnienie tego słowa, które może być może nie, niejasne albo nieoczywiste, czyli etologii. Beckoff jest etologiem, no i właśnie etologia to jest naukowe badanie zachowania zwierząt, zwykle w środowisku naturalnym, postrzegające zachowanie jako wynik długiego procesu dostosowania ewolucyjnego. No więc etolog zajmuje się badaniem zachowania zwierząt, zazwyczaj w środowisku naturalnym. Zapewne część z Państwa kojarzy chyba najbardziej znane badania etologiczne. Jane Goodall, bo tak się wymawia to nazwisko, badała bonobo. To jest taki gatunek szympansa karłowatego. Bodajże przez 20 czy 30 lat. To są takie niesamowicie bardzo znany, długi projekt badawczy, angażujący, gdzie obserwowała życie pewnej społeczności
bonobo na przestrzeni wielu lat. No i etologowie prowadzą takie długie badania nad zwierzętami, starając się obserwować je w życiu w środowisku naturalnym i na tej podstawie mogą naprawdę sporo interesującej wiedzy na temat ich zachowań wnieść jakby do świata naukowego. Sam Bekow zajmował się głównie badaniem kojotów. Kojoty to jest jedna z takich rodzin, gatunków zwierząt, u których podejrzewa się, że mogą być moralne. Nazywa się tą rodzinę czasami jako społeczni mięsożercy. Interesujące, nie wiem. Być może kiedy się myśli o moralności, to kojot nie jest takim najbardziej typowym obrazem, który przychodzi do głowy, ale spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego akurat kojoty mają predyspozycję do bycia nośnikami moralności. A więc Bekow, biolog i etolog, i Jessica Pierce, filozofka i bioetyczka. Jest takie spojrzenie trochę z drugiej strony. Filozofia, wiadomo, zajmuje się problemami w inny sposób niż naukowy. Może je uchwytywać, jakby zastanawiając się, czym one są w istocie, albo jakie są ich praktyczne konsekwencje, jaki jest ich moralny czy etyczny wymiar. I bioetyka, dziedzina filozofii związana z etyką, czyli z zasadami, normami postępowania względem istot ożywionych. Już coś o tym powiedziałem. Na zdjęciu jest papuga. Będzie trochę obrazków ze zwierzętami, które starałem się jakoś tak dopasować. O pewnej kontrowersji, czy być może z jakichś takich, nie wiem, kontrowersjach związanych ze sformułowaniem zwierzęta inne niż ludzie, już coś powiedziałem. Część osób nie lubi tego sformułowania, tak zwróciłem uwagę. To jest taka bardziej obserwacja socjologiczna. Można zauważyć, że jeśli w tekście występuje sformułowanie zwierzęta inne niż ludzie, to prawdopodobnie jest to osoba związana na przykład z ruchem ochrony praw zwierząt, albo właśnie związana, nie wiem, z jakimś takim ruchem ekologicznym, bardziej wrażliwa na zwierzęta. No i część osób, nie wiem, bardziej konserwatywnych albo bardziej niechętnych do tych postulatów, reaguje z irytacją na to określenie. Że musimy podkreślać, że zwierzęta inne niż ludzie, czemu po prostu nie pisać zwierzęta. No ale uważam, że jest to bardziej precyzyjne określenie tego, czym się zajmujemy. I pod tym względem nie jest to jakieś bardzo kontrowersyjne określenie. Definicja człowieka. Co można o tym powiedzieć? Kim jest człowiek? Bardzo filozoficzne pytanie. A tak zupełnie jakoś tak, nie wiem, słownikowo, biologicznie. Człowiek rozumny, znany jako Homo sapiens, gatunek ssaka naczelnego, współtworzący z szympansami, gorylami oraz orangutanami rodzinę człowiekowatów, hominidę, tak zwane wielkie małpy. No więc tutaj w pełni jakby działam w tym programie badawczym ewolucji, typowym czy klasycznym dla nauk biologicznych. W zasadzie bez teorii ewolucji Darwina nie da się współcześnie uprawiać nauk biologicznych. No i definicja poprzez jakby zaklasyfikowanie do szerszych kategorii. Więc człowiek jest zdefiniowany jako gatunek ssaka naczelnego, czyli mamy trochę jakąś taką wyższą kategorię i jeszcze wyższą kategorię tych człowiekowatych. Można oczywiście także się odwołać do jakichś takich definicji bardziej filozoficznych. Przez długi czas w filozofii europejskiej definiowano człowieka jakby za starożytną filozofią, a to się utrzymywało w średniowieczu, jako zwierzę rozumne albo zwierzę polityczne. Gdzie przez polityczne można prawdopodobnie rozumieć także społeczne. Miejscowy człowiek to było to wyjątkowe zwierzę, które dysponowało wyjątkowymi zdolnościami rozumowymi, było bardziej zaawansowane poznawczo od innych zwierząt, albo właśnie było bardziej społeczne, w sensie przejawiało pewne zachowania społeczne, takie zaawansowane, mogło uprawiać politykę, żyć w świecie polis. To są takie opisowe, jakieś takie starożytne definicje człowieka. Ale co jest interesujące, jakby one nadal podkreślają, że człowiek jest zwierzęciem, tylko zwierzęciem wyjątkowym. Można się też rzeczywiście zastanawiać, co odróżnia człowieka od zwierząt innych niż ludzie. Taki klasyczny wyróżnik, bardziej znaturalizowany. Będziemy twierdzili, że ludzie dysponują bardziej zaawansowanymi zdolnościami poznawczymi. O tym będzie slajd. Ale powiedzmy, że tak mniej więcej 50 tysięcy lat temu, co do tego też są duże kontrowersje, ale powiedzmy, że to jest taka popularna wersja, 50 tysięcy lat temu nastąpiła jakaś taka rewolucja kognitywna, rewolucja poznawcza i powstał człowiek, który zachowuje się w sposób behawioralny, współcześnie.
Niektórzy badacze twierdzą, że to było aż 150 tysięcy lat temu, inni, że dopiero 10 tysięcy lat temu. Mniejsza z tym, taka klasyczna wersja 50 tysięcy lat temu. Od tamtej pory jakby mamy mniej więcej ten sam mózg, mniej więcej ten sam złożoność behawioralną, tę samą grupę zachowań, tą samą, nie wiem, kompetencje emocjonalne, poznawcze itd., itd. A wtedy pojawia się język, zaawansowane struktury społeczne, rytuały pogrzebowe, sztuka, kultura, pewne abstrakcyjne sposoby reprezentacji danych. No i to jest to, co faktycznie wydaje się odróżniać jakby ludzi od zwierząt. Zwierzęta mają życie emocjonalne, mają pewne zdolności poznawcze, ale jak się wydaje, nie mają języka, takiego ściśle rozumianego języka. Mogą mieć formy komunikowania się, na przykład, nie wiem, odgłosy, wyrazy emocji, ale nie jest to język jako tak ściśle rozumiane narzędzie służące do komunikacji, które posiada składnie, semantykę i właściwości pozwalające na tworzenie nowych wyrazów. Taka bardziej znaturalizowana wersja odróżnienia ludzi od zwierząt, czyli nasze wyjątkowe zdolności poznawcze, związane jakby z tą rozbudowaną korą nową, która być może ewoluowała, jak wcześniej mówiłem, z uwagi na presję jakby życia społecznego. No i można pójść już w taką dosyć, nie wiem, twardą filozofię i na przykład stwierdzić, że ludzie jako jedyne istoty mają nieśmiertelną duszę. To jest dosyć klasyczna wykładnia chrześcijańska. Że jakby to, co dzieli świat, królestwo zwierząt od królestwa ludzi, to jest to, że jakby zwierzęta nie mają duszy, ludzie mają duszę. Więc zwierzęta żyją sobie tutaj, w świecie stworzenia, ale jakby nie dostąpią zbawienia po tam, nie wiem, sądzie ostatecznym. Nie wiadomo do końca, co się stanie ze zwierzętami, no, ale raczej nie trafią do nieba. Może zostaną na ziemi. Jest to, no i jakby, kiedy się pójdzie w ten typ argumentacji filozoficznej, to też często jakby ta nieśmiertelna dusza posiada pewne cechy, jest ona jakby ogniskiem wolnej woli, co jest z kolei związane z moralnością. I sobie idąc tą ścieżką jakby filozoficzną, za którą stoją pewne racje, jakby nie bez powodu tak długo ona się utrzymywała w kulturze, ale no, idąc tą ścieżką, raczej trzeba będzie stwierdzić, że moralność wśród zwierząt jest niemożliwa. Gdyż moralność będzie wymagała bycia podmiotem moralnym, pewnej podmiotowości, sumienia, wolnej woli, zdolności do racjonalnego osądu, podjęcia jakiegoś takiego sądu moralnego. No i to są wszystko rzeczy, które wymagają generalnie tej nieśmiertelnej duszy, a której zwierzęta niestety w tym wariancie nie mają. Czym jest moralność? Pytanie ze 100 punktów, jak to się czasami mówi w filozofii. Ciężka sprawa, w sensie definicja moralności wcale nie jest taka oczywista. Na obrazku do tego slajda wrzuciłem Biblię, gdyż wyobrażony odbiorca treści popularno-filozoficznych w mojej głowie, jakby miał odpowiedzieć na pytanie, czym jest moralność, to być może powiedział, że no to tam pewnie coś takiego związanego z Kościołem. Że Kościół, jakby tam, nie wiem, księża są zainteresowani moralnością. Oczywiście nie tylko, ale także. I to nie jest taki zły trop, tak mi się wydaje. Jak się wydaje, jednym z podstawowych zadań systemów religijnych jest propagacja systemów moralnych. W sensie to jest jedno z takich zadań religii. Oczywiście tych zadań religii jest więcej. Część osób powie, zwłaszcza wierzących, że głównym zadaniem religii jest na przykład, nie wiem, doprowadzenie do zbawienia duszy. Sprawienie, żeby dusza nie weszła na ścieżkę grzechu i że to jest to najważniejsza rzecz. Ale myślę, że większość osób, badając fenomen religii, zgodzi się, że jedną z takich podstawowych rzeczy, którym zajmuje się religia, jest skuteczna propagacja moralności w społecznościach ludzkich. Religia dostarcza jakby pewnego uzasadnienia, dlaczego moralność powinna obowiązywać, dlaczego ta nie inna. No i właśnie jakby też opiera tą moralność pewną instancję nadnaturalną, co sprawia, że ona się wydaje być taka silnie obowiązująca. Że jakby to nie jest coś, na co my się umówiliśmy, tylko że istnieją pewne nadprzyrodzone byty, które czuwają nad tym, żebyśmy postępowali w sposób moralny. Więc ten związek religii i moralności, wydaje mi się, jest dość bliski. Chociaż oczywiście moralność może funkcjonować także bez komponentu religijnego. Dalsze skojarzenie, jakie można mieć z moralnością. No tak, słowo jakby nawiązuje do, jak bardzo wiele pojęć filozoficznych, do pewnego łacińskiego
rdzenia. I tam znaczy charakter albo właściwe postępowanie. Standardowo twierdzi się, że moralność jest związana z normami. Jest to zbiór norm, które decydują o tym, jakie postępowanie jest właściwe, a jakie jest niewłaściwe. Oczywiście, co jest dobre, co jest złe. Oczywiście, jeśli stwierdzimy, że moralność to jest zbiór zasad postępowania, takich dosyć abstrakcyjnych, to prawdopodobnie będziemy musieli ją odmówić zwierzętom, gdyż jak się wydają, one nie posiadają, nawet te bardziej zaawansowane zwierzęta, nie mają zdolności kognitywnych, które pozwalają im na utrzymanie takich abstrakcji, jak właśnie zbiór zasad. To jest trochę za dużo. Być może to wymaga systemu abstrakcyjnej reprezentacji symboli, czyli języka. To byłaby taka chyba dosyć trafna teza. Drugie znaczenie słowa moralność. Że generalnie słowo moralność używa się nie tylko do opisu tego zbioru zasad, albo jak my będziemy proponować, jak będą proponować autorzy, których pracę omawiam, zbioru trzech wiązek zachowań, ale także jest to określenie pewnego zachowania, które jest wartościujące. Innymi słowy, mówimy, że ktoś zachował się moralnie, i to sugeruje, że zachował się w sposób moralnie pożądany, moralnie właściwy. No i dzięki temu, że moralność funkcjonuje właśnie w tych takich dwóch znaczeniach, można sformułować takie może nieco paradoksalnie brzmiące zdanie. Ono jest celowo takie trochę sztuczne, żeby to wybrzmiało. Wyobraźmy sobie taki przykładowy sąd. Arabska moralność, czyli reguły postępowania wobec kobiet, jest w istocie niemoralna. Czyli taki, no właśnie, taki trochę paradoksalny, że jak moralność może być niemoralna. No ale widzimy, że mamy tutaj skorzystanie z tego samego słowa w dwóch znaczeniach. Czyli w pierwszym znaczeniu arabska moralność to jest właśnie ten taki bardziej abstrakcyjny zbiór reguł postępowania. A w drugim znaczeniu, w istocie niemoralna, to stwierdzamy, że no właśnie, istnieje pewna obiektywna zbiór zasad moralnych, którego akurat ta moralność nie spełnia, czyli ją wartościujemy. Co tu jeszcze można powiedzieć? Dyscypliny badawcze, które się interesują moralnością, do których jakby dorobku będę się trochę odwoływał. Po pierwsze, metaetyka, czyli interesująca dyscyplina, jakby znajdująca się trochę nad metaetyką, zastanawiająca się nad tym, jakie jest ontologiczne czy epistemologiczne podłoże rozmaitych wartościowań, sądów etycznych. Z drugiej strony etyka normatywna, zajmująca się tym względem, jakich zasad ludzie faktycznie postępują. Psychologia moralności, psychologiczne podłoże, to jest bardziej taka dyscyplina naukowa, empiryczna, można coś pobadać, tak bardziej ściśle. Zastanawiająca się nad tym, jak generalnie ludzie, psychologia się zwykle zajmuje psychologią człowieka, ludzie, powiedzmy, inne zwierzęta, jak postępują moralnie. Socjobiologia moralności, też ciekawy pomysł. Tutaj wypisałem socją, gdyż jest taka dziedzina. To jest ciekawy ogólnie kierunek badawczy biologii, socjobiologia, która stara się podawać ewolucyjne wyjaśnienia mechanizmów, dla których rozmaite normy moralne powstały. Znaczy stara się oprzeć jakby moralność o takie wyjaśnienia ewolucyjne. Jakby zagrożona, jak wiele takich projektów, grzechem, to jest złe określenie, jakby pewną taką wadą, że być może zbyt szybko będzie redukować złożoność zjawisk. No a z drugiej strony ciekawa, bo jakby pozwala na takie dosyć silnie empiryczne wyjaśnienia rozmaitych fenomenów. Więc tak, to przejrzeliśmy sobie, czy może być moralność, jakby kiedy ją tak ogólnie o niej myśleć. Jeszcze może raz o tym, czym jest ta dzika sprawiedliwość. Na obrazku można zobaczyć zdjęcia trzech psów, które trzymają razem patyk. To jest obrazek, który ma przedstawiać zabawę. I faktycznie zabawa będzie jedną z takich zachowań, które posłużą nam do przybliżenia moralności, zwłaszcza tej wiązki sprawiedliwości. W sensie zabawa będzie... To, że zwierzęta przejawiają zachowania zabawowe, będzie bardzo ważną przesłanką dlatego, żeby stwierdzić, że dysponują one zachowaniami o charakterze, no właśnie, sprawiedliwości, czy wchodzące jakoś tak, jakoś nawiązujące do pojęcia sprawiedliwości. Więc mamy zestaw zachowań, trzy wiązki: kooperacja, empatia i sprawiedliwość. Na kooperację składają się kolejno altruizm, wzajemność, uczciwość i zaufanie. Na empatię współodczuwanie, współczucie, żal i pocieszenie. A na sprawiedliwość dzielenie się, uczciwość, to jest jako inne angielskie słowo, jako equity, fair play i wybaczenie.
No i właśnie ta sprawiedliwość będzie wiązana z rzetelnością, czyli z tym, czy zadanie zostało wykonane w sposób rzetelny, czy nikt się nie leni. Z możliwością wybaczenia, taką bardzo bezpośrednią, na przykład, że ktoś, nie wiem, zwierzę dokona zachowania, które było niestosowne w danej sytuacji, przeprosi, wykona gest, którego celem jest jakby wyrażenie przeproszenia, no i drugie zwierzę jakby się zgodzi na te przeprosiny, czyli nie będzie, nie wiem, dalej wykluczało tego pierwszego zwierzęcia. Więc te mechanizmy, jak zobaczymy, generalnie mają takie dosyć proste przełożenie behawioralne, a w każdym razie to nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, ale też warto je dostrzegać. Nowością jakby tego ujęcia jest to, że autorzy zbierają rozmaite rozrzucone badania i tworzą z tego razem jakby ten obraz dzikiej sprawiedliwości. Dodatkowa teza, że moralność wymaga pewnych zdolności emocjonalnych i poznawczych. To pozwoli nam także wyeliminować niektóre przypadki zwierząt, które... Znaczy nie wiem, może byśmy tam chcieli przypisywać moralność, nie wiadomo kto co chce. Ale weźmy przypadek zwierząt ewidentnie żyjących w pewnych społecznościach, ewidentnie kooperujących, czyli mrówek i termitów. Mrówki i termity są zwierzętami bez wątpienia wysoce współpracującymi. Ich całe życie jest osadzone w funkcjonowaniu w takiej wielkiej społeczności, gdzie nie wiem, poszczególne jednostki mają określone role. Więc bez wątpienia są to zwierzęta, które współpracują. Nic nam nie wiadomo na temat ich zdolności empatii. Raczej nie mają. Nic nam nie wiadomo na temat ich zdolności sprawiedliwości. Trudno powiedzieć. No ale mają niskie właśnie zdolności poznawcze i emocjonalne, zwłaszcza na poziomie osobniczym. Typowa mrówka czy typowy termit mają dosyć nieskomplikowany układ nerwowy. No więc chociaż są to zwierzęta społeczne i które potrafią współpracować w niesamowity sposób, to nie są to zwierzęta obdarzone moralnością, przynajmniej względem tej definicji, gdyż jakby nie łapią się na wszystkie zachowania z tych trzech związek, to po pierwsze, po drugie jakby odpadają na kryterium skomplikowania, złożoności emocjonalnej i poznawczej. W tle jest gdzieś taka właśnie teza, że moralność jest cechą ewolucyjną. Już trochę o tym mówiłem, ale jakby podstawowy pomysł jest taki, że ewolucja wymaga współpracy między osobnikami. Współpraca między osobnikami pozwala na funkcjonowanie życia społecznego, a życie społeczne wymaga pewnej regulacji. Właśnie moralność jest takim emergentnym systemem, który powstaje, żeby regulować rozmaite zachowania. Więc moralność pełni rolę ściśle adaptacyjną. Powstała, żeby ułatwić zwierzętom jakby dostosowanie się do środowiska społecznego, a przez to dostosowanie się do środowiska naturalnego. Już razem jakby mogą być bardziej zaadoptowane. No i druga teza, być może taka trochę kontrowersyjna, że moralność jest zrelatywizowana gatunkowo. Za każdym razem jak pojawia się jakiś wariant relatywizmu, to nie wiem, filozof, myśliciel, człowiek o bardziej takim, nie wiem, obiektywistycznym nastawieniu będzie trochę się krzywił. No, autorzy proponują nam myślenie o moralności w kontekście gatunków i zwracają uwagę, żeby starać się nie przekładać zachowań czy pewnych wartościowań moralnych z jednego gatunku na inny gatunek. Zatem pewne zachowanie wilka może być w pełni moralne z punktu widzenia społeczności wilków, ale nie być moralne z punktu widzenia społeczności ludzi. Po drugie, to też jest taka ciekawa teza, że jakby teza, myślę, że o tym także można dyskutować, że moralność wśród wilków, mówię o wilkach, one są na okładce tej książki, gdyż są to część, jedna z części analizowanych zwierząt i także właśnie zwierzęta należące tej grupy społecznych mięsożerców. W każdym razie jeden z tych gatunków, który prawdopodobnie dysponuje moralnością. No, w każdym razie teza jest taka, że możemy mówić o moralności wśród wilków, czyli jak wilki zachowują się między sobą w ramach swojej watahy, ale zachowanie wilka do jego zdobyczy, czyli na przykład do łosia, na którego grupa wilków poluje razem, jest moralnie jakby neutralne. Wilk jest tak stworzony, tak wyewoluował, że musi zjadać mięso,
i też nie posiada dostatecznych kompetencji poznawczych, żeby rozpoznać, nie wiem, swoje polowanie na łosie jako czyn moralnie naganny. Więc jakby moralność jest zrelatywizowana do zwierząt, ocenia się je w perspektywie dowolnego gatunku i nie do końca warto przekładać jakby pewne schematy oceny moralnej ze społeczności ludzkiej na społeczności zwierzęce. Chociaż też z drugiej strony jakby to się do pewnego stopnia będzie działo, no bo tak funkcjonujemy. Znaczy, patrzymy na jakieś zachowanie i wyobrażamy sobie, że fajnie, że to zwierzęta to zrobiło, albo słabo, że to zrobiły. Jakby automatycznie, niemalże automatycznie oceniamy tę sytuację. No, zwierzęta, które sobie nawzajem pomagają, to miło, że sobie pomagają, ale jak będą się nawzajem zjadać, to tak trochę nie w porządku. No ale ciekawa teza, że moralność jest zrelatywizowana gatunkowo. Może jeszcze taka bardziej ścisła definicja, że trochę dłuższa. Ona jest na stronie 26 tej książki. Fragment jest na slajdzie, więc można sobie przeczytać. A ja przeczytam sobie z książki. Moralność definiujemy jako zestaw nakierowanych na innych zachowań, które kultywują i regulują złożone interakcje w grupie społecznej. Te zachowania związane są z dobrostanem i szkodą oraz normami tego, co słuszne i niesłuszne. Moralność jest zasadniczo zjawiskiem społecznym, powstającym w interakcjach między poszczególnymi zwierzętami i wśród poszczególnych osobników i stanowi gąszcz nici społecznych składającej się na skomplikowaną i zmienną tkankę relacji społecznych. W ten sposób moralność działa jako spoiwo społeczne. Ja wszystko przepisałem na slajd, to jest cały akapit. W każdym razie, co jest istotne tej definicji, że moralność nie jest definiowana jako zbiór abstrakcyjnych reguł, ale jako zbiór zachowań, które są nakierowane na innych i właśnie umacniają społeczność. I celem tych zachowań jest jakby regulacja interakcji w grupie. I przy takiej szerokiej definicji moralności, jak się wydaje, możemy nią objąć zwierzęta, w każdym razie niektóre zwierzęta. Może jeszcze, to jest akurat fajna uwaga, jak mi się wydaje. W biologii i w psychologii funkcjonuje takie pojęcie, które nazywa się prospołeczność. Działanie, które jest prospołeczne, ma na celu podtrzymanie więzi społecznych. Innymi słowy, dajmy na to, widzę, że osoba przede mną opuściła kapelusz. Podnoszę ten kapelusz i podaję. To jest działanie prospołeczne, bo nie wiem, jego celem jest, nie wiem, budowa pozytywnych interakcji w ramach społeczności. No i tak jak są działania prospołeczne, to można mówić o działaniach przeciwnych do nich, które się czasami nazywa działaniami antyspołecznymi. No i powiedzmy, że jeśli, nie wiem, napadam na nieznajomego w celu obrabowania go, no to jest to działanie antyspołeczne, gdyż moim celem jest jakby moim celem bezpośrednim jest okradzenie tej osoby, czyli zdobycie pewnej korzyści materialnej, myślę, składem zdobycia jakichś przedmiotów. Ale no, skutkiem tego działania będzie to, że ta osoba, nie wiem, będzie się bała napadu, straci zaufanie społeczne, będzie się bała wychodzić z domu, może będzie miała jakąś traumę itd., itd. Więc moje działanie osłabiło więzi społeczne. No i to pojęcie prospołeczności jest takie bardziej techniczne. Jest mało kontrowersyjną tezą, że zwierzęta zachowują się prospołecznie. Innymi słowy, że mają pewne zachowania, które sprawiają, że ich społeczności są bardziej zintegrowane. Na przykład, nie wiem, bardziej dominujące zwierzę przynosi łup, jakąś zwierzynę, którą udało mu się złowić i dzieli się tą zwierzyną z innymi zwierzętami. To sprawia, że jakby wykonuje działanie, którego celem jest poprawa losu całej społeczności. Teza o tym, że zwierzęta są sprawcami działań prospołecznych, jest niekontrowersyjna. No ale nasi autorzy zdecydowali się na podjęcie mocnej tezy, czyli nie tylko taki techniczna teza, że no, zwierzęta są prospołeczne, co jest niekontrowersyjne, a teza o tym, że zwierzęta są moralne, a co za tym idzie, samo pojęcie moralności, także to pojęcie, którym my operujemy jako ludzie, należy trochę sobie przedefiniować. Więc to sprawia, że to posunięcie jest bardziej kontrowersyjne, że książka ma jakąś taką mocniejszą tezę, niż mogłaby mieć. Gdyż zupełnie, może sobie nie wyobrazić, że istnieje taki alternatywny wszechświat, gdzie Mark Beckoff i Jessica Pierce napisali Dziką Sprawiedliwość, prospołeczne życie zwierząt. No i nie ma spotkania filozoficznego na ten temat, gdyż jest to książka, która nie posiada
kontrowersji, więc stwierdziłem, że nie warto jej omawiać, że jej omówienie nie będzie aż tak interesujące. No więc pojęcie prospołeczności, takie trochę węższe, bardziej techniczne pojęcie moralności. Moralne zwierzęta. Więc powiedzieliśmy sobie całkiem sporo o tym, czym jest moralność, czym jest moralność w tym ujęciu dzikiej sprawiedliwości. Pora na jakichś takich kandydatów, w sensie jakie grupy zwierząt faktycznie będą przejawiać te trzy wiązki zachowań, czyli będą jednocześnie kooperacyjne, empatyczne i posiadające poczucie sprawiedliwości. A cztery, w zasadzie pięć grup zwierząt, zarówno autorzy zgrupowali razem słonie i gryzonie, jak i ja je zgrupowałem na tym slajdzie, ale to trochę z takich powodów technicznych, jakby już mi się nie mieścił piąty obrazek. No a w każdym razie mam takich czterech kandydatów. Oczywiście naczelne, prawdopodobnie to nie budzi najmniejsze jakieś takie zdziwienie. Naczelne, czyli z jednej strony człowiekowate, gdzie są szympansy, bonobo, goryle, na obrazku jest goryl i orangutany, a także niektóre, nie wszystkie, ale niektóre gatunki małp. Między innymi pojawią się pawiany bodajże mam na jednym ze slajdów, a teraz ja i kapucynki, tak mi się wydaje, są na jednym z ostatnich. Ale w każdym razie naczelne i parę innych gatunków małp, nie wszystkie. Społeczni mięsożercy, grupa lubiana przez tych badaczy. Wilki, kojoty i hieny. To myślę ciekawa grupa, zwłaszcza mam wrażenie, no nie, kiedy typowa osoba, typowy Polak wyobraża sobie hienę, to prawdopodobnie nie myśli o tym, że hieny są moralnymi zwierzętami, tylko że nie. Hieny się tak dziwnie śmieją i generalnie żywią się padliną. Więc raczej nie kojarzą się z moralnymi istotami, czy z moralnymi zwierzętami. No ale faktycznie są to zwierzęta, które żyją w takich, polują razem, czy razem zdobywają pokarm i żyją w takich dosyć zhierarchizowanych, ścisłych społecznościach, gdzie mają dużo interakcji społecznych między sobą. No i to jakby sprawiło, że potrzebują pewnego rodzaju moralności, przynajmniej zdaniem autorów. Po trzecie walenie, czyli te żyjące w morzach ssaki, delfiny, orki, wieloryby, no też chyba nie budzące to specjalnych kontrowersji. Jakby często się mówi, że obok ludzi tam najbardziej inteligentne, też nie jest to jakaś taka super dobra miara, no powiedzmy inteligentne zwierzęta to są tam szympansy, bonobo i delfiny właśnie, żyjące w całkowicie innym środowisku, też ciekawe. Słonie, no zwierzęta lubiane także przeze mnie, czasopismo, które kiedyś założyłem ze znajomymi, nazywa się Radykalny Słoń, także z powodu tego, że właśnie słonie mają takie dosyć, no są ciekawe, jakby wiodą złożone życie społeczne, dysponują, jak się wydaje, emocjami. Niektórzy nawet ludzie twierdzą, badacze twierdzą, że słonie dysponują rytuałami pogrzebowymi. Co do tego nie jestem przekonany, ale bez wątpienia mają szereg takich dosyć zaawansowanych zachowań, także społecznych. Oraz niektóre szczury i myszy, czyli gryzonie. Z gryzoniami sprawa wygląda tak, że są to zwierzęta prawdopodobnie najlepiej przebadane. Głównie z uwagi na to, że ich cykl życia jest krótki, są łatwo dostępne, są małe, łatwo się je przetrzymuje w laboratoriach. W XX wieku myszy i szczury zostały wprost poddane niesamowicie dużej ilości badań, być może nawet większe niż ludzie. Po prostu posiadamy bardzo dobry zbiór danych na temat zachowań szczur i myszy. Szczurów i myszy. No i na podstawie tych danych możemy wnioskować, że faktycznie przejawiają one zachowania moralne. I to jest też jakby taki asterix. Jeśli, nie wiem, gatunek zwierząt, który Państwo lubicie, nie trafił na tą listę, a bardzo byście Państwo chcieli, żeby tam trafił, to powód może być taki, że zwierzęta te są jeszcze niedostatecznie przebadane. Gdyż jest to relatywnie nowa dziedzina, tak naprawdę wcale nie mamy jakiejś bardzo dużej liczby danych na temat bardzo wielu gatunków zwierząt. I jest wysoce prawdopodobne, że istnieje więcej tych moralnych gatunków zwierząt niż tylko te z tej listy. Taki podstawowy trop, jaki można mieć, kruki. Kruki są ciekawe generalnie. Różne takie badania sugerują, że kruki mają na przykład teorię umysłu. To jest pojęcie biologiczne, jakby, że kruk jest w stanie mieć mentalną reprezentację innego kruka w swoim umyśle. Kruki także mają pewnego, przejawiają zachowania, które wydają być sugerować, że mają one awersję na nieuczciwość. Czyli jeśli
dostrzegają, że innemu krukowi dzieje się krzywda, to są w stanie zainterweniować nawet z kosztem dla własnego przetrwania, czyli na przykład, nie wiem, odgonić innego ptaka, który chce okraść gniazdo kruka towarzysza. Więc być może kruki są także społeczne, nie wiem, pingwiny, a może nietoperze wampiry. Będę miał slajd o nietoperzach wampirach, które chyba też nie kojarzą z moralnością jakoś tak specjalnie, ale mają ciekawe zachowania kooperacyjne. A surykatki? O surykatkach mi niewiele wiadomo. W sensie prawdopodobnie brak badań. Są wysoko społeczne, mogą mieć niedostateczne zdolności poznawcze, żeby mieć pełną wiązkę zachowań moralnych. No dobrze. Z czasem całkiem nieźle. Antropomorfizm. To taki może problem badawczy. To jest taki typowy zarzut, który można sformułować względem tego programu. Programu Dzikiej Sprawiedliwości, więc możemy się od razu z nim zmierzyć. Czy tutaj przypadkiem nie mamy do czynienia z antropomorfizmem? Innymi słowy, czy badacze, dwójka badaczy, być prawdopodobnie dwójka wrażliwych osób, czy przypadkiem nie chcą za dużo dostrzec u tych zwierząt, bo to są zwierzęta, które są jakieś takie całkowicie czymś osobnym, a my ludzie je antropomorfizujemy, czyli przypisujemy cechy ludzkie istotom niebędącymi ludźmi. No jest to klasyczny zarzut względem tego typu koncepcji, że tak naprawdę te zwierzęta nie mają empatii, nie współpracują, zachowania nie mają charakteru dążenia do sprawiedliwości czy rzetelności, tylko nam się wydaje po prostu, bo dorastaliśmy w społeczności ludzkiej, a oczywiście tam cała nasza percepcja jest jakoś osadzona w byciu człowiekiem, no i po prostu, nie wiem, percepujemy jakieś zachowanie, które jest całkowicie neutralne, albo nie wiadomo jakie jest, dokonujemy błędnej interpretacji w kategoriach ludzkich, gdyż się do tego przyzwyczailiśmy. To jest być może całkiem mocny zarzut, w sensie na pewno popularny. Mam taką uwagę od razu właśnie do tego, że w sumie gdybym miał właśnie odeprzeć taki argument, to bym powiedział, to bym się odwołał do tego zrelatywizowania właśnie do gatunku i powiedziałbym, że właśnie to, że moralność jest właśnie uzależniona od gatunku i od jakiejś tam hierarchii wewnątrz tego gatunku, jest przeciw antropomorfizmowi i właśnie ludzie, którzy oskarżają o antropomorfizm i o to, że przypisujemy coś tam innym zwierzętom, co podpatrzyliśmy u ludzi i mówią, że no, zwierzęta nie mogą mieć moralności w związku z tym, no to sami trochę popełniają ten antropomorfizm, bo spodziewają się w tych zwierzętach dojrzeć jakby to samo, co widzą u siebie. Tak, bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. W tle zarzutu antropomorfizm kryje się, nie wiem, że one są ukryte, no kryje się takie założenie, że istnieje pewien zestaw cech, które faktycznie są ściśle wyjątkowe dla ludzi. No i te ściśle wyjątkowe cechy dla ludzi, jakby teraz przypisujemy w sposób nieuprawniony zwierzętom, które tych cech nie posiadają. No sama ta idea jest trochę kontrowersyjna. Faktycznie istnieją cechy, które by się wydają nie występować wśród zwierząt. One są związane z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli z tą rewolucją poznawczą, czasami nazywa. No w każdym razie, że nie wiem, 50 tysięcy lat temu coś się takiego wydarzyło i od tamtej pory ludzie mają język, kulturę symboliczną, sztukę itd., itd. Więc faktycznie wydaje mi się, że nie wiem, gdyby ktoś twierdził, że zwierzęta mają kulturę, albo budują swoje własne miasta, czy tworzą, nie wiem, sztukę, no to może to faktycznie może być antropomorfizacja, gdyż to są pewne cechy, które jak się wydaje bazowo nie przysługują zwierzętom. Niemniej istnieje całkiem sporo cech, które mają pewną, istnieje między nimi pewna ciągłość ewolucyjna. I właśnie jakby stosując tą argumentację ewolucyjną możemy mówić, że zwierzęta posiadają te same cechy, tylko jakby w innej skali. To jest ciekawe generalnie dla części badaczy, części nawet współczesnych psychologów, dosyć kontrowersyjne jest też, że zwierzęta mają emocje, że dysponują, że emocja to jest coś takiego, co jest wyjątkowe tylko dla ludzi. Wydaje się, że nie. Jeśli się nad tym zastanowić, to faktycznie jest to trochę dziwne. Wydaje się, że jakby jesteśmy w stanie dosyć trafnie odczytać u zwierząt takie bazowe emocje jak złość, zwłaszcza złość. Teza o tym, że nie wiem, jest jakieś takie wkurzone, agresywne zwierzę,
prawdopodobnie przemówi do nawet, nie wiem, dużego sceptyka emocji wśród zwierząt, ale także, że strach, radość, smutek. Zwierzęta mają na pewno pewne reakcje fizjologiczne, które są związane z emocjami. No i też właśnie to jest pewne rzeczy, które możemy badać. Jakby jesteśmy w stanie badać hormonalne, jakby to powiedzieć, pewne systemy hormonalne u zwierząt, które są często bardzo analogiczne jak systemy u ludzi. Innymi słowy, że nie wiem, zwierzę, pewien hormon jest nagle w dużej mierze produkowany u danego zwierzęcia i on u ludzi wywołuje taką reakcję, wywołuje taką emocję, więc możemy na zasadzie analogii argumentować, że u zwierzęcia on będzie wywoływał podobną reakcję. No i tak samo mamy pewne badania neuronalne, w sensie część z tych badań prowadzonych na zwierzętach jest dosyć brutalna, że na przykład wprowadzana jest mysz, już często jest w takich badaniach, ale jest wprowadzana w jakiś taki nieprzyjemny stan, na przykład stan strachu, jest zabijana, mózg trafia pod mikroskop i patrzymy, co tam się uaktywniło, w sensie jakie obszary są teraz zalane jakimś hormonem, czy gdzie jest duża aktywność. Więc mamy za takie dosyć dobre rozumienie biologii tych zwierząt, ich struktur układu nerwowego, struktur ich mózgów i wydaje się, że to podobieństwo jest całkiem spore. I ostatecznie można odbić zarzut z antropomorfizmu, odwołując się do takiego trochę śmiesznego pojęcia, które występuje w literaturze, to jest antropomorfofobia. Czy innymi słowy, strach przed uznaniem istnienia u zwierząt cech, które tradycyjnie przypisuje się ludziom. No i faktycznie jakby zjawisko, jakby, czy zarzut antropomorfizacji jest na tyle popularny, że powstało odwrotne, czy jakieś mające to określić, takie trochę prześmiewcze określenie, że pewni ludzie cierpią na antropomorfobię, czy jakby odczuwają strach przed uznaniem, że zwierzęta są do nich podobne. Może z uwagi na to, taka pewnie jest motywacja, że boją się, że jeśli stwierdzą, że zwierzęta są podobne, to stracą trochę na wyjątkowości, albo nie wiem, będą przypisywali sobie mniejszą wartość. Więc jakby zarzut antropomorfizmu bez wątpienia zostanie podniesiony względem tej koncepcji, no, można go odbić, jakby nie jest on jakiś taki powalający. Drugi, trochę taki ciekawszy może, nie wiem, tak zwany problem innych umysłów. To jest klasyczny problem, który rozważa się w filozofii umysłu, którą także się trochę zajmuje. No i jakby, jaki to jest problem? Najpierw może na gruncie filozofii umysłu. Świadomość, każdy z nas ma, jak się wydaje, mam dostęp tylko do własnej. Świadomość, pewne takie jakościowe doznania, których doznaję teraz, kolory, kształty, dźwięki, to, co jakby zmysły mi wrzucają i z czego tworzę sobie pewną konstrukcję świata, który postrzegam. No i treść mojej świadomości jest prywatna. W sensie państwo nie do końca nie wiedzą jakby co dostrzegam, co się jakby we mnie dzieje. Państwa świadomość jest dla mnie prywatna. No i taki klasyczny problem filozoficzny. Dajmy na to, postrzegam kolor czerwony albo słyszę pewien dźwięk. No i pytanie, czy jakby inna osoba, kiedy postrzega ten sam przedmiot, to postrzega ten czerwień jako równie czerwony. Może nie wiem, w jej świecie to jest to, co ja uznaję za fioletowy. To samo z dźwiękami, że jedna osoba nie, może percepuje dany dźwięk jako głośny i przyjemny, a druga osoba jako nie, cichy i nieprzyjemny. W pewnym sensie, znaczy, na jakimś takim bardzo granicznym poziomie to faktycznie jest problem, no bo nie mamy wglądu w cudzą świadomość, a nawet gdybyśmy mogli do czyjegoś nie wiem, mózgu podłączyć jakąś taką maszynę, która by wyświetlała na ekranie komputera, co tam się dzieje, w sensie, że tak by wyświetlała, jaki film tam widać, to nawet ogląd tego filmu byłby dalej zapośredniczony przez naszą świadomość, więc ona w jej świadomości mogłaby nie wiem, inaczej percepować kolory niż ten wizualizacja jej świadomości zapośredniczona przez naszą świadomość. Więc w jakimś takim bazowym sensie to jest faktycznie problem. Jest tu pewna taka tajemnica, że ostatecznie nie wiemy, co tam się dzieje w tych cudzych świadomościach. Z drugiej strony jest sporo takich zdroworozsądkowych lub opartych o wnioskowania naukowe sposobów na ominięcie tego problemu albo jego zminimalizowanie. Jeśli chodzi powiedzmy o czerwony obiekt, generalnie rzecz biorąc postrzegamy, czym jest kolor. Kolor jest załamaniem się fali światła na obiekcie fizycznym.
Więc jest to ta sama fala światła, która się odbija od tego samego obiektu, percypowana przez układ wzrokowy dwóch osób, który ma w zasadzie tą taką samą budowę, a w każdym razie bardzo podobną. Więc byłoby dziwne, gdyby te dwa układy generowały radykalnie różne wyniki. Mogą generować takie trochę różne, ale generalnie byłoby trochę dziwne, gdyby ten sam obiekt fizyczny po przejściu przez ten sam układ, czy bardzo podobny układ, tworzył coś bardzo innego. Więc to jest takie pierwsze zastrzeżenie, dlaczego jak się wydaje, te obrazy świata, które ludzie sobie konstruują, są dosyć podobne. Po drugie, bo teraz mamy problem, jakby rozmawialiśmy o problemie innych umysłów w stosunku do innych ludzi, ale on też może jeszcze bardziej obejmuje inne zwierzęta. W takiej zasadzie, no co my tak naprawdę tam wiemy, co te zwierzęta sobie myślą, może w ogóle nie myślą, co tam sobie czują. Ich układy nerwowe są bardziej odległe od naszych, w sensie mają inne mózgi, inne układy nerwowe, inną konstrukcję oka, czasami posługują się innymi zmysłami. Można się w tym miejscu powołać na ten znany artykuł Thomasa Nigella, jak to jest być nietoperzem. W sumie do końca nie wiemy, no bo jakby obraz świata, który ma taki nietoperz, jest w dużej mierze oparty o zmysł echolokacji. Czyli a to jest jakby sposób jakby doświadczania świata, który jest dla nas niedostępny. Więc być może trudno sobie wyobrazić, jak to jest być innym człowiekiem, ale taki nietoperz to w ogóle jakoś tak nie bardzo wiadomo, jak mu się tam żyje, jaki jest ten jego świat, jak to jest właśnie być tym nietoperzem. No ale jakby tutaj można to do pewnego stopnia zminimalizować. Po pierwsze do tego, do czego już się odwoływałem, że mamy pewne sposoby na badanie tych zwierząt, zarówno analizę hormonalną, jak i neuronalną, co tam się dzieje, to daje pewne dane o pewnej wiarygodności. Po drugie, zwierzęta ewoluowały tak jak ludzie, tak żeby sporo ich zachowań było publicznie dostępnych. Nie żebyśmy my mogli je percypować, ale żeby mogły je percypować inne zwierzęta. Czyli na przykład sygnał bólu, sygnał nie wiem, wstrętu, strachu. Często są związane z dosyć charakterystyczną mimiką, która jest rozpoznawalna. Nie jest być może rozpoznawalna od razu, ale jeśli właśnie jesteśmy takim etologiem, jesteśmy taką Jane Goodall albo Markiem Beckowem, 30 lat sobie siedzimy z tymi kojotami, delfinami, szympansami czy coś takiego, to jesteśmy w stanie dosyć dobrze zauważyć, jak zwierzęta się zachowują, jakie mają reakcje, kiedy nastąpi bodziec przerażający, albo zadowolenie, albo wywołujący, nie wiem, wstręt. Więc etologia, właśnie takie pogłębione badania terenowe, dostarczają nam dosyć dobrego wglądu w publiczne zachowania zwierząt. No i w ten sposób ten problem innych umysłów, który jest realny, jakby nie zostaje rozstrzygnięty, ale jego wpływ jest minimalizowany, gdyż mamy z jednej strony te badania właśnie hormonalne, neuronalne, a z drugiej strony tą pogłębioną etologię, gdzie po prostu faktycznie patrzymy, jak te zwierzęta się zachowują. Więc dostęp do ich życia wewnętrznego nie jest aż tak odległy, jak się może na początku wydawać. Więc tak przeszliśmy przez w zasadzie cały taki, nie wiem, czy to jest wstęp, dawno etap wstępu się skończył. No ale doszliśmy teraz może w ten sposób, że doszliśmy do samego środka, gdzie będziemy omawiać te trzy wiązki zachowań. To może będzie ta przyjemna część, ta przyjemniejsza część, gdzie będzie trochę mniej filozofii, jakichś takich, nie wiem, dywagacji czy spekulacji, a więcej historii o zwierzętach, które zachowują się w ciekawy sposób. Więc przyjrzymy się tym trzem wiązkom zachowań, zaczynając od zachowań kooperacyjnych. Może jakaś przerwa? No, właśnie, może jakaś przerwa. To przerwa, 5 minut, 10? Może być 5. Kooperacja. Więc pierwszy z tych wiązek, na zdjęciu jest wilk. Wilki polują w trwałych watahach, wspólnie bronią łupu. Dystrybucja pożywienia według potrzeb i rangi. Osobniki podporządkowane czekają dłużej, żeby się pożywić. Więc wilki to są społeczni mięsożercy. Zwierzęta faktycznie żyją w takich dosyć zaawansowanych grupach, zaawansowanych, złożonych społecznie grupach, ściśle hierarchicznych, tak jak zresztą bardzo wiele zwierząt żyje w takich ścisłych hierarchiach. No więc mamy tutaj zachowania. Mamy moralność, chociaż być może część osób powiedziała, że to, co się tutaj dzieje, wcale nie jest jakieś takie specjalnie moralne. No niby dlaczego tam, nie wiem, największy wilk ma jeść jako pierwszy? Bo tylko dlatego, że jest największy, co się wydaje być przygodne. Myślę, że no nie, po prostu się urodził jako duży, dobrze umięśniony osobnik i teraz jest najbardziej dominującym osobnikiem i dzięki temu może się pożywić jako pierwszy.
No, to faktycznie jakby się dzieje wśród zwierząt, że istnieją dosyć ścisłe, ścisłe relacje dominacji. Kiedy nie, mamy cztery małpy i wsadzimy je razem do klatki, to bardzo szybko okaże się, że hierarchia dominacji została ustawiona i faktycznie jest małpa 1, małpa 2, małpa 3, małpa 4. Jak dostanie jedzenie, to najpierw będzie jadła małpa 1, potem małpa 2, potem małpa 3, potem małpa 4. I też to się dzieje u wielu gatunków zwierząt, wielu gatunków społecznych zwierząt, co do których podejrzewamy, że mamy moralność, że mają one coś, co można nazwać moralnością. No jest ta hierarchiczność taka dosyć ciekawa. Jak się wydaje, część takich bardziej zaawansowanych systemów, jakie wypracowały ludzkie społeczności, ma do pewnego stopnia omijać tą hierarchiczność, że nie wiem, uważamy, że naszym jako ludzi osiągnięciem moralnym jest to, że mamy pewne systemy społeczne, które pozwalają nam niwelować taką dosyć pierwotną dominację fizyczną. Nie wiem, tylko najwięcej łomów mają osobniki, które są najsilniejsze, największe, najbardziej zdrowe, najbardziej mięśniowe. No, zwierzęta, jak się wydaje, nie mają zbyt wielu takich systemów. No dobra. Na razie zastanawiamy się nad kooperacją. Zaraz będziemy wyjaśniać, o co chodzi z tą kooperacją. Najpierw może jeszcze jednak takie pojęcie trzeba wprowadzić, czyli pojęcie altruizmu, ściśle związanego z tą kooperacją. Altruizm można definiować na dwa sposoby, czy w zasadzie jest różnie definiowany w różnych naukach. Z jednej strony mamy taką biologiczną definicję altruizmu, gdzie on jest powiązany z pojęciem takim jak fitness, zdolność do przetrwania i reprodukcji. I tutaj altruizm na gruncie biologii, na gruncie nauk biologicznych definiowany jest w kategoriach przystosowania reprodukcyjnego, korzyści i kosztów, jakie ponosi jednostkę. I dane zachowanie jest rozumiane jako altruistyczne, kiedy powiedzmy osobnik numer jeden ponosi koszt, jego zachowanie sprawia, że osobnik numer dwa odnosi pewnego rodzaju korzyść. Mamy to fitness. Fitness, zdolność do przetrwania i reprodukcji. Załóżmy, że zachowuje się altruistycznie. Nie wiem, przekazuje swój obiad drugiej osobie. Czyli obniżam jakby swój fitness, zmniejsza się moja zdolność do przetrwania i reprodukcji. Być może będę głodny, więc nie wiem, będę słabo biegał, przewrócę się i umrę, bo się nie rozmnożę. No i ta druga osoba dostaje powiedzmy ten obiad, no i teraz ona ma wyższy fitness, bo właśnie ona będzie lepiej biegała, zresztą nie przewróci się i się rozmnoży, czy coś takiego. Więc w ujęciu biologicznym altruizm jest dosyć ładnie zdefiniowany, tak dosyć precyzyjnie, gdyż po prostu zastanawiamy się, mamy tą taką bazową zdolność do przetrwania i reprodukcji, czy dany osobnik jest w stanie przetrwać dalej, kontynuować swoją egzystencję, czy jest w stanie dalej przekazać swój materiał genetyczny. Do pewnego stopnia, nie mówię, że łatwo, ale da się szacować, jakie zachowania są altruistyczne, a jakie nie, że ponosi koszt, inna jednostka odnosi korzyść. Z drugiej strony, przy tej definicji biologicznej altruizmu mam pewien problem. Jak wydaje się, że ta definicja nie uchwytuje tego, co my uważamy za jakby kluczowe dla altruizmu. Czyli, że jakby definicja jest sprawna i pozwala formułować ciekawe przewidywania, ale z drugiej strony nie chwyta tej takiej intuicyjnej istoty altruizmu. Że w altruizmie chodzi o motyw, o intencję, dobrą intencję, o to, że jest to właśnie takie bezinteresowne zachowanie. Powiedzmy, że pomagam komuś nie dlatego, że moim celem jest zwiększenie jego zdolności do przetrwania i reprodukcji, tylko pomagam komuś, bo to jest moralnie dobre. Albo nie wiem, po prostu czuję jakąś taką głęboką, wewnętrzną potrzebę pomocy komuś. Nie zastanawiając się nad tym, czy odniosę z tego jakąś korzyść teraz lub w przyszłości. No więc dwa rozumienia altruizmu, a my tutaj będziemy się posługiwać raczej tym altruizmem w sensie biologicznym, gdzie motyw, intencja będą mniej istotne. Także z uwagi na to, że nie wiadomo, czy zwierzęta mają takie zaawansowane motywy psychologiczne swoich zachowań, czy mają jakieś intencje w zachowaniu, takim bardziej zwłaszcza, może mają jakieś takie bazowe intencje, a nie jakieś takie rozbudowane, bo może ich działania są intencjonalne, czyli są nakierowane na osiągnięcie pewnego celu, ale nie są świadome tego, że faktycznie chcą ten cel osiągnąć. Druga rzecz, to jest taki, no, przez parę lat prowadziłem spotkania klubów Sokrates Cafe, też wielu z nich uczestniczyłem. To jest takie bardzo klasyczne pytanie filozoficzne, które pojawia się na Sokratesach, czyli jak ułożyć sobie relacje między altruizmem a egoizmem. Być
może jest to taki problem filozoficzny, który trapi tak zwanego, nie wiem, typowego odbiorcę wydarzeń filozoficznych. No i to jest takie klasyczne pytanie, jakby czy istnieją realne działania altruistyczne, takie czysto bezinteresowne, czy przypadkiem każdy altruizm nie jest jakimś takim małym, ukrytym egoizmem, że pomagam komuś, a tak naprawdę zależy mi na tym, żeby odnieść jakąś taką korzyść, może nawet korzyść, której nie jestem świadomy, bo jakąś taką podświadomą chęć, nie wiem, spodobania się. Chyba taki czysty altruizm będzie wtedy, kiedy postępujemy odruchowo w jakiejś sytuacji. Że załóżmy na to, że właśnie widzimy, że na kogoś coś spada i absolutnie wtedy zupełnie nie myślimy tutaj właśnie, że aż przechodzimy w pierwotność. I po prostu widząc zagrożenie, biegniemy do niego, żeby po prostu od kogoś, że tak powiem, odepchnąć. To wtedy wydaje mi się, że to jest taki najbardziej czysty. Ale z drugiej strony też mi się tak wydaje, że to już wchodzimy w pewien nawyk i wtedy nawet już nie mamy tej chwili refleksji, kiedy my sobie uświadamiamy, że nie wiem, że mamy taką intencję, nie? Że to jest dla nas jakoś ważne, żeby bezinteresownie komuś pomóc, no bo to jest tak naprawdę na zasadzie bodziec reakcja. Ale tutaj tak patrząc, jeżeli komuś chcemy pomóc, to też my w pewnym momencie stawiamy sobie różnego rodzaju wagi, czy ta pomoc, którą zastosujemy, czy nam się jakoś tam można pomyśleć, że chcę zrobić dobrze, tak, ale po prostu też oceniamy, czy na pewno zrobię to dobrze, tak? To też w pewnym sensie altruizm na tym polega, że czasami komuś możemy stwierdzić, że nie pomożemy ze względu na to, że altruistycznie mu odmówimy pomocy, żeby sam przykładowo sobie poradził z czymś. A tak myślę, żeby tak określić centralnie taki altruizm, gdzie nie mamy w ogóle. Raczej no jest ta sekundowa decyzja, tak? Czy albo biegnę dalej, albo pomagam tej innej osobie. Od razu widać temat altruizmu i egoizmu wzbudzi pewne zainteresowanie. Jakby, no tak, to jest ciekawe. Na szczęście na potrzeby tej koncepcji, którą się dzisiaj zajmujemy, nie musimy tego rozstrzygać. Nie ma znaczenia, czy istnieją jakieś takie czysto altruistyczne zachowania, zwłaszcza wśród zwierząt. A tutaj jakby interesujące wydaje się być stwierdzenie, że kiedy mam tą biologiczną definicję altruizmu, to altruizm i egoizm nie są żadnymi przeciwieństwami. Znaczy faktycznie istnieje coś takiego jak taki bazowy egoizm, czyli że większość osobników będzie dążyło do zachowania własnego życia, czyli do przetrwania, ewentualnie do przetrwania własnej puli genetycznej. Ale altruizm tego nie wyklucza, gdyż po prostu pewne zachowania altruistyczne, które wspierają współpracę, kooperację, okazują się być stabilnymi ewolucyjnie strategiami. Więc altruizm i egoizm nie są dwoma przeciwnymi rzeczami, tylko jakby altruizm jest nie wiem, wyrafinowaną strategią osiągania pewnych takich bazowo biologicznie egoistycznych celów. A to, czy wśród zwierząt występuje czysty altruizm, nie jest jakby tutaj przedmiotem rozważania. Dobra, mechanizmy kooperacji. Na obrazku można zobaczyć dwa, to są chyba pawiany, ale skasowałem podpis zdjęcia, więc teraz nie powiem. Prawdopodobnie pawiany, które się iskają. O tym iskaniu zaraz coś powiem, to jest tak zwane społeczne iskanie. Jego cel jest podwójny, nie tylko oczyszczenie ciała innego osobnika jakby z pasożytów, owadów i tak dalej, ale także iskanie jest związane z, jakby to powiedzieć, jest za pomocą iskania można wyświadczać innym osobnikom przysługi i liczba tych przysług, a także to, kto nam wyświadcza te przysługi, jest związana z pozycją w hierarchii społecznej. Znaczy generalnie tak, że małpy wysoko w pozycji społecznej będą iskane przez wiele małp, a małpy nisko w pozycji społecznej nie będą iskane w ogóle. To jest generalnie dosyć, powiedzmy, nieprzyjemne doświadczenie dla tych małp. Doświadczają czegoś w rodzaju wykluczenia społecznego z uwagi na to, że zajmują niskie miejsce w hierarchii społecznej. Więc kooperacja, coś sobie o niej powiedzieliśmy, że zwierzęta współpracują ze sobą na takim bazowym poziomie. Jak to wyjaśnić? W sensie, co odpowiada, jaki jest mechanizm, powiedzmy, biologiczny, ewolucyjny za to, że zwierzęta współpracują ze sobą? Mamy trzech kandydatów do tego wyjaśnienia.
jak się wydaje, mechanizmy mogą być komplementarne. W sensie to nie jest tak, że trzeba się zdecydować na pierwszy, drugi lub trzeci. Prawdopodobnie działają wszystkie trzy. W przypadku różnych zachowań będą różne. Pierwsze dwa są niekontrowersyjne, trzeci jest umiarkowanie kontrowersyjny. Więc zaczynamy chyba od najmniej kontrowersyjnego, to jest tak zwana hipoteza doboru krewniaczego. Po raz pierwszy sformułowana przez Williama D. Hamiltona, o ile się nie mylę. No i idea jest mniej więcej taka, że zależy mi jako istocie biologicznej nie tylko na moim własnym przetrwaniu, ale także na przetrwaniu osobników, które są ze mną spokrewnione. Czy jest to preferencja osobników spokrewnionych? Ważny tutaj jest zmysł powonienia, gdyż właśnie dzięki sygnałom zapachowym sporo zwierząt jest w stanie rozpoznać stopień pokrewieństwa innych osobników. No i tutaj jakby idea jest, czy wyjaśnienie jest, myślę, dosyć proste, ponieważ ostatecznym jakby celem rozmaitych mechanizmów biologicznych jest przetrwanie pewnych genów. Jak mówi tytuł znanej książki Dawkinsa, istnieje jakby pewnego rodzaju samolubny gen, więc to gen jest tą podstawową jednostką dziedziczenia. W pewnym sensie te geny chcą, chociaż to, nie wiem, to jest takie przypisywanie jakichś takich atrybutów mentalnych genom, które raczej ich nie mają, ale jest jakaś taka dążność wśród tych genów, żeby się zachowywać i reprodukować. No i właśnie tutaj działa ten dobór krewniaczy. Można sobie jakieś takie badanka matematyczne robić, że powiedzmy, nie wiem, płynę sobie łodzią, czy to nie wiem, płynę razem z grupą ludzi na dwóch łodziach. Nie wiem, jedna łódź się topi, kiedy tam warto ratować tych ludzi, kiedy nie warto. Według doboru krewniaczego nie warto, jeśli to są ludzie, z którymi nie mam żadnego związku genetycznego. No, nie z wszystkimi będę miał, mam jakiś taki mały związek genetyczny, a warto, kiedy tam są na przykład moje, nie wiem, bracia. No i to też można tak trochę matematycznie to optymalizować. Że jeśli to jest brat bliźniak albo siostra bliźniaczka, jednojajowa, to mamy w zasadzie ten sam bazowy kod genetyczny, może być trochę inna ekspresja środowiskowa, prawdopodobnie bardzo zbliżona, więc po prostu warto ratować. Jeśli to jest taki zwykły brat, no to najlepiej, żeby tam było dwóch tych braci, bo dwóch braci z każdym dzielę połowę kodu genetycznego. Jeśli jest ich dwóch, to jakby jeden cały, no bo tam, nie wiem, potem jest 8 wujków, tam 16 jakichś tam pradziadków czy coś takiego. Więc takie trochę śmieszne równania można sobie tutaj generować, kiedy jakby koszt poświęcenia własnego życia, żeby ocalić tam jakąś grupę krewnych, jest racjonalną decyzją. Zwierzęta prawdopodobnie nie dokonują takich optymalizacji. Gdyby ludzie je dokonywali, to prawdopodobnie byśmy stwierdzili, że jakby zachowują się w jakiś taki zimny, bezosobowy sposób, bezwzględny. No ale niemniej jakby dobór krewniaczy, jako teoria, ma nam tłumaczyć, dlaczego raczej chcemy, powiedzmy, z pożaru wyciągnąć ciocię niż nieznajomą zupełnie osobę. Znaczy, mamy jakiś taki mechanizm, który nas ciągnie do ratowania tych krewnych. Drugi mechanizm, mutualizm. Współpraca przy zadaniu, którego nie dałoby się wykonać samodzielnie. No i mutualizm jest pomyślany jako taki prosty mechanizm. Dajmy na to, grupa wilków poluje na duże zwierzę, na przykład na łosia. No i to jest tak, że żaden wilk pojedynczo nie jest w stanie tego łosia przewrócić, ani okrążyć, ani sprawić, żeby, nie wiem, ten łoś się zmęczył, bo łoś jest za duży. A jeśli wilki się strategicznie wokół tego łosia ustawią, to są go w stanie jakby razem powalić. Innymi słowy, dzięki mutualizmowi współpracujące ze sobą osobniki są w stanie osiągać cele, których nie byłyby w stanie osiągać samodzielnie. To jest także to, co prawdopodobnie tłumaczyłoby te zachowania mrówek czy termitów, kiedy tam chcą budować te mrowiska i termitiery. No i na koniec altruizm odwzajemniony, który warto odróżnić od mutualizmu. Mutualizm jest taki bardziej, powiedzmy, jest prosty, w sensie, że trochę tak jest, że po prostu dane działanie wymaga wielu osobników. One nie muszą mieć wysokich zdolności poznawczych, żeby dokonywać, żeby ten mutualizm działał. Altruizm odwzajemniony wymaga bardziej zaawansowane zdolności poznawcze. Teoria sformułowana chyba oryginalnie przez takiego biologa ewolucyjnego, który nazywa się Robert Trivers. No i właśnie, udzielam komuś pomocy z nadzieją, że w przyszłości, w ramach przyszłej interakcji społecznej, ta pomoc zostanie odwzajemniona. Innymi słowy, teraz komuś pomagam, nie wiem, daję mu pożywienie, z nadzieją, że w przyszłości ten osobnik także się ze mną podzieli swoim pożywieniem, jeśli ja będę w trudnej sytuacji. Jak się wydaje, altruizm odwzajemniony wymaga jakiejś takiej bazowej pamięci, w sensie istota, zwierzę musi posiadać dostateczne zdolności kognitywne, żeby móc zarejestrować, że taka interakcja miała miejsce.
No i pewną jakąś taką zdolność planowania. Można się zastanawiać, czy wymaga na przykład koncepcji czasu, w sensie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Chyba nie, tak mi się wydaje. No ale w każdym razie musi być pamięć i musi być jakaś taka możliwość planowania w przyszłość. Więc jest bardziej wymagający poznawczo, co też sprawia, że część zwierząt, które ma mniej skomplikowane układy nerwowe, nie będzie zdolna do niego. No i właśnie to społeczne iskanie wśród naczelnych, wśród małp jest przykładem altruizmu odwzajemnionego. Czyli ja teraz iskam jakąś małpę w nadziei, że w przyszłości będę iskany. No. Mamy trzy takie mechanizmy, które tłumaczą, dlaczego zwierzęta współpracują. Raczej komplementarne. Nietoperze, wampiry. Na obrazku jest nietoperz, wampir. Jak się wpisze w Google nietoperz, wampir, żeby znaleźć jakąś taką wizualizację, vampire bat po angielsku. Właśnie w większości znajdzie takie trochę, nie wiem, agresywne obrazy. W sensie są też takie, gdzie te nietoperze są, takie mają pyszczki brudne od krwi. Ludzie oczekują, że zwierzę, że nietoperze, wampiry będą takie, nie wiem, agresywne albo takie trochę przerażające. Trudno jest znaleźć taki obrazek nietoperza, wampira, na którym on wygląda słodko. No ale jak się okazuje, są to zwierzęta wykazujące pewne zdolności kooperacyjne, czyli współpracujące ze sobą, niekoniecznie mają cechujące się moralnością. Nietoperze, wampiry nie będą spełniały, nie będą realizowały tych dwóch pozostałych wiązek prawdopodobnie, zwłaszcza empatii, no ale kooperują. Za badanie odpowiada Gary Wilkinson razem ze współpracownikami, tak jak w zasadzie wszystkie badania w biologii, tam cały zespół badaczy za nie odpowiada, no ale jest taki jeden badacz prowadzący i to zwykle jest wymieniany jako pierwszy, kiedy się przywołuje te badania, no i to właśnie biolog Gary Wilkinson. Zaobserwowała ta grupa badawcza, że nietoperze każdej nocy opuszczają schronienie, a zwykle żerują na bydle, w sensie piją krew z bydła hodowlanego. W zasadzie każdej nocy niektórym nietoperzom nie udaje się pożywić, czyli niektóre nietoperze jakby napijają się tej krwi, innym się to nie uda. To jest niebezpieczne, gdyż nietoperze mają tak zbudowany układ trawienny, że powinny krew pić każdej nocy. Nie wytrzymują za długo bez tej krwi, szybko się robią słabe. No i jest taki mechanizm, że nietoperze, którym udało się pożywić krwią, dzielą się z tymi, które danej nocy się nie udało. I co interesujące, w trakcie kolejnych interakcji okaże się, że nietoperze, które doświadczyły uprzejmości, będą bardziej skłonne dzielić się z nietoperzami, które im pomogły. Innymi słowy, dokładnie wśród nietoperzy obserwujemy ten słynny, nie wiem, czy słynny, ten altruizm odwzajemniony. Innymi słowy, jestem nietoperzem, który tej nocy się nie napił krwi, jestem głodny, nietoperz drugi oddaje mi część swojego łupu i w trakcie kolejnych interakcji będę bardziej skłonny się z nim podzielić. I to wychodzi, obserwowali badacze dużą grupę tych nietoperzy i to im po prostu wyszło, że nie wiem, więcej interakcji z tymi, które się wcześniej podzieliły ze mną. No, ciekawa rzecz, nietoperze dzielą się krwią. Oczywiście być może przykład jest taki trochę makabryczny, że nietoperze dzielą się krwią, to takie trochę nieprzyjemne, że spijają krew z tego biednego bydła. No ale też to moim zdaniem pokazuje, że te zachowania kooperacyjne mogą występują wśród zwierząt, które być może na pierwszy rzut oka byśmy nie podejrzewali o moralność. Mam pytanie do tego wątku, bo tutaj było takie założenie, że właśnie te nietoperze jakby współpracują, ale najprawdopodobniej nie są zdolne do odczuwania empatii. To właśnie mam takie pytanie, czy na przykład nie dałoby się tego poprowadzić w tą stronę, że skoro wiedzą jakby czego ten drugi nietoperz potrzebuje, to do tego jest im potrzebny jakiś taki podstawowy poziom empatii na zasadzie poznawczej, wczucia się w tą inną perspektywę. To jest też kwestia badań. Jakby, tak jak wspomniałem na początku, wiele tych gatunków wcale nie jest dobrze przebadanych, więc może po prostu brakuje danych o nietoperzach. Ja bym odpowiedział, że prawdopodobnie nietoperzom brakuje empatii poznawczej, gdyż po prostu mają zbyt mało skomplikowany układ nerwowy. Rozpoznają jakby głód innych osobników, ale to dzięki zdecydowanie prostszemu mechanizmowi takiej empatii emocjonalnej, gdzie są w stanie odczytać. Jak dojdziemy do empatii, to będzie to rozróżnienie, że trzy poziomy empatii. Nietoperze nie wchodzą na tą empatię poznawczą.
czyli nie mają, nie wiem, przekonań albo poglądów, jakichś takich schematów mentalnych, dlaczego mają pomagać, tylko po prostu nie wiem, pomagają, bo dostrzegają cierpienie u tych głodnych nietoperzy. No ale może ty masz rację, może jest tak, że nietoperze faktycznie spełniają wszystkie te wiązki. Znaczy, nawet by nie chodziło o to właśnie na poziomie tego cierpienia, nie? Żeby stwierdzić ten sam fakt tego cierpienia, żeby się zidentyfikować jakby z tym, no to już potrzebny jest przynajmniej ten pierwszy poziom empatyzowania. Zaraz do tego dojdziemy, może się coś rozjaśni, a może nie. Na razie bym powiedział coś takiego, że być może po prostu brakuje nam danych w tych nietoperzach, a może mają one zbyt słabe zdolności kognitywne. Przejdźmy dalej. Empatia. Empatia to zdolność do dostrzegania i odczuwania emocji innych istot. Mamy takie trzy poziomy empatii. Na pierwszym poziomie jest mimikra, czyli naśladownictwo, które jest takie dosyć automatyczne. W sensie obserwujemy, że bardzo dużo zwierząt ma coś takiego. Powiela, powiedzmy, grymas twarzy innego zwierzęcia bez żadnego takiej kontroli poznawczej. Po prostu to się dzieje. Tam bodajże jeśli jeden z orangutanów przyjmie smutny wyraz twarzy, to w trakcie tam ułamka sekundy, tam 300 milisekund czy coś takiego, inne orangutany także automatycznie przyjmują smutny wyraz twarzy. To jest taki bardzo podstawowy poziom empatii, kiedy właśnie ona jest nieświadoma i ona się wtedy składa, jakby tak się wyróżnia, takie dwa elementy, czyli mimikrę, czyli bezpośrednie naśladowanie gestów innych zwierząt, a także zarażenie emocjonalne, czyli że pewna emocja jakby rozprzestrzenia się w społeczności niczym wirus, niczym choroba. Na pewno kojarzą Państwo takie nie wiem, jakieś eksperymenty albo relacje na temat, że mamy powiedzmy tłum ludzi, jedna z tych osób się przestraszy i potem nagle w tłumie pojawia się zjawisko paniki, w sensie te inne osoby panikują, chociaż nie doświadczyły bezpośrednio przerażającego zdarzenia, a jedynie paniki innych osób, bo właśnie ta reakcja stresowa, panika może się tak zarażać inne osoby, jakby się rozprzestrzenia w taki sposób trochę jakby automatyczny. Więc to jest taki zupełnie bazowy poziom empatii, gdzie jest mimikra i zarażenie emocjonalne, występuje ono wśród wielu zwierząt. A na drugim poziomie mamy empatię emocjonalną i ukierunkowaną pomoc. I tutaj prawdopodobnie ja bym umieścił nietoperza, może za nisko, ale tak mnie jakieś takie intuicje kierują. Czyli empatia emocjonalna, jesteśmy w stanie, dany osobnik jest w stanie dostrzec, rozpoznać trafnie emocje innego osobnika, no i na przykład dostarczy mu pomocy, czyli widzi, że jest głodny, więc dostarczy mu jedzenia, widzi, że jest pokryty pasożytami, to go będzie iskał. No i na trzecim poziomie mamy empatię poznawczą, rozumienie emocji i innego osobnika, rozumienie ich powodów, najbardziej zaawansowane. Bez wątpienia empatia poznawcza występuje u ludzi. Może być tak, dowiem się, że ktoś przeżył katastrofę naturalną, nie wiem, lawina błotna osunęła się na jego dom. Potrafię zrozumieć, dlaczego ta osoba może odczuwać strach, ból, złość, niezadowolenie, smutek i tak dalej. Chociaż w ogóle nie muszę, nie wiem, zobaczyć tej osoby, nie muszę się od niej zarazić tą emocją. Nie muszę też, nie wiem, jakoś tam wejść z nią w kontakt empatyczny. Jestem w stanie czysto jakoś tak poznawczo jakby wywnioskować, że ponieważ ta osoba doświadczyła czegoś nieprzyjemnego, to ma takie i takie emocje. No ta empatia poznawcza prawdopodobnie występuje u niektórych gatunków zwierząt, nie tylko u ludzi. Są na to jakieś badania, w każdym razie autorzy się na nie powołują, ale do nich tak do końca nie dotarłem, więc trzeba trochę im uwierzyć na słowo. No, najbardziej zaawansowana empatia. W sensie empatia poznawcza bez wątpienia wymaga najbardziej zaawansowanego układu nerwowego. Tutaj może się taka ciekawostka, co jest na tym obrazku. Jeden z tych takich nieprzyjemnych być może eksperymentów na zwierzętach, oczywiście na myszach. To taka badaczka, Dale Langford. Ona prowadziła badania na myszach i ustaliła, że myszy doznają stresu, kiedy widzą, że inna mysz doświadcza bólu. Mysz, która zaobserwuje ból u innej myszy, sama będzie bardziej wrażliwa na ból. Więc mamy takie dwa elementy. Jakby jedna mysz jest w stanie rozpoznać, że inna mysz doświadcza bólu, następuje u niej pobudzenie układu nerwowego. No i z drugiej strony, jeśli mysz zobaczy, że inna mysz doświadcza bólu, to sama będzie bardziej wrażliwa na ból. Czyli jeśli mysz będzie kopana prądem,
To jest takie dosyć typowa rzecz, jaką się robi z tymi myszami w tych laboratoriach. Więc umieszczają te myszy na jakiejś takiej powierzchni, która jest pod napięciem. Myszy mają bardzo wrażliwe łapki, więc źle reagują na ten prąd. Jeśli mysz umieści się na takiej powierzchni, gdzie jest ten prąd, to będzie reagowała poruszeniem hormonalnym, będą tam zmiany neuronalne, będą jakieś takie, nie wiem, wokalizacje i tak dalej. Mysz będzie dawała nam sygnały, że odczuwa ból. Ale jeśli wcześniej zobaczy, że poddajemy inną mysz tej badawczej torturze, to kiedy ją samą na tym postawimy, to będzie jakby odczuwała jeszcze więcej bólu. No więc interesujący, może trochę nieprzyjemny eksperyment. Niestety sporo takich jest. No i też fragment tego eksperymentu, to jest akurat z artykułu naukowego. Tutaj widać, jak wyglądają ekspresje u myszy. Na tym obrazku najbardziej po lewej jest mysz takim, powiedzmy, neutralnym wyrazem twarzy, z neutralną mimiką. Na tym obrazku środkowym mysz doznaje średniego bólu, a na tym obrazku po prawej stronie mysz doznaje silnego bólu. Być może widać jakąś taką mimikę, na pewno zmienia się jej poziom spojrzenia i też rozszerzenie oczu, w sensie ta mysz, która doznaje silnego bólu, jakby tak zaciska źrenicy, tak się wydaje. No pewnie osoba, która dużo bada myszy, jest w stanie jeszcze łatwiej wychwytywać te niuanse. No więc jak wniosek, myszy doznają empatię, na pewno mają tą mimikrę i zarażenie emocjonalne. Prawdopodobnie mają tą empatię emocjonalną z ukierunkowaną pomocą, chociaż akurat tego nie widać po tym badaniu. Zagadka neuronów lustrzanych. To jest taki wątek, który mam wrażenie warto poruszyć, kiedy jest dyskusja empatii wśród zwierząt i wśród ludzi. Słynne neurony lustrzane. Bez wątpienia jest to coś, co ma pewien potencjał zarówno psychologiczny, jak i filozoficzny. Sporo takich dosyć szumnych deklaracji było ogłoszonych na temat neuronów lustrzanych. Mam tutaj cytat z dobrego neuronaukowca i psychologa, który tak chyba w 2008 roku stwierdził, że neurony lustrzane będą dla psychologii tym, czym DNA dla biologii. Innymi słowy, będą jakimś takim nowym paradygmatem, który pozwoli nam na dużo głębszym poziomie zrozumieć wszystkie zjawiska psychologiczne, a zwłaszcza te związane z empatią. Więc o co tutaj chodzi? Neurony lustrzane być może tłumaczą empatię, z naciskiem na być może, bo nie jesteśmy pewni, czy one wystarczają do zrozumienia empatii. Ale być może tłumaczą zarażenie emocjonalne i mimikrę w dosyć dobry sposób. Tą empatię emocjonalną i poznawczą prawdopodobnie nie, a w każdym razie nie tylko. Że wydaje się, że trzeba mieć więcej struktur analizy, większej ilości struktur mózgowych, żeby zrozumieć te bardziej zaawansowane odmiany empatii. No, ale niemniej istnieje coś takiego jak neurony lustrzane. Występują one w mózgach ludzi, występują także w mózgach niektórych zwierząt. I neurony lustrzane są aktywne. Aktywizują się w dwóch scenariuszach. Z jednej strony, kiedy wykonujemy działanie lub dane zwierzę wykonuje to działanie. Z drugiej strony, kiedy tylko je obserwujemy, jak inny osobnik wykonuje to działanie. Innymi słowy, neuron lustrzany w moim mózgu będzie się aktywizował w dwóch scenariuszach. Powiedzmy, raz kiedy sam jem, nie wiem, jabłko, a za drugim razem, kiedy obserwuję, że inna osoba albo inne zwierzę nawet je jabłko. I jak widać na tym obrazku mamy tam, to jest zdjęcie jakby skanów aktywności mózgu z jednej z tych maszyn, które pozwala jakby obserwować, to chyba jest funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, ale natomiast nie jestem pewny. No i mamy jakby te cztery mózgi, jak widać one są dosyć podobnie pobudzone wszystkie w tych samych obszarach. Dwa pierwsze pokazują execution, czyli działanie, a dwa kolejne observation, czyli samą obserwację działania innej istoty, człowieka albo innego zwierzęcia. No i jak widać, mniej więcej te same obszary są zaznaczone na czerwono, czyli jakby mniej więcej te same obszary się aktywizują. No i te neurony lustrzane pozwalają nam, to jest taki biologiczny, neuronalny mechanizm, który mówi nam, że inna osoba robi to samo, co my. Więc ciekawa rzecz. Bardzo wielu badaczy formułowało bardzo takie optymistyczne przewidywania na temat tej teorii neuronów lustrzanych. Warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. Zapewne jest to jeden z mechanizmów, które tłumaczą empatię takich neuronalno-biologicznych. Tak mi się wydaje, że do skonstruowania przekonującego modelu empatii to jest trochę za mało. Ciekawe. Coś takiego istnieje, warto kojarzyć.
O, może jeszcze coś takiego. Empatii. Teraz się przyjrzymy mniej przyjemnej emocji, czyli nie wiem, traumie, ale także jakby pewnym takim reakcjom na traumę. Na obrazku są dwa słonie, a badania przeprowadziła grupa naukowców pod przewodnictwem Guya Bradshawa, opublikowane w czasopiśmie Nature w 2005 roku. Mój Bradshaw twierdzi, że zaobserwował coś w rodzaju załamania u słoni, co nawet można by określić zespołem stresu pourazowego, czyli PTSD, zaburzeniem psychologicznym, które zapewne dużo osób teraz kojarzy, gdyż jest kojarzone doświadczają go na przykład ludzie, którzy obserwują pewnych traumatycznych doświadczeń w trakcie wojny. W sensie, tak mi się wydaje, że PTSD jakby trafiło do pewnej świadomości społecznej, kiedy duża liczba amerykańskich weteranów wracała z kolejnych wojen, zwłaszcza z Iraku i Afganistanu, i właśnie byli tacy coraz trzęsieni. Chociaż jakby już badania nad PTSD są przy okazji II wojny światowej i Wietnamu. No ale coś takiego występuje. Są to takie dosyć chyba znane reakcje, że część osób na przykład reaguje w sposób nadmiernie stresowy, nadmiernie lękowy na takie dosyć proste czy prozaiczne sytuacje, które nie powinny wywoływać tak silnej reakcji. Często mają epizody depresyjne albo jakieś takie nieuzasadnione epizody, czy trudne do zrozumienia epizody agresywne. No i Bradshaw zaobserwował tego typu reakcje u słoni, zwłaszcza u młodych samców, które doznały czegoś w rodzaju rozpadu więzi społecznych. Interesująca rzecz. Generalnie wśród psychologów, neuronaukowców panuje przekonanie, że empatia jako zdolność poznawcza, zdolność umysłowa jest związana z relacją, które dziecko buduje z matką. To jest taki wzór dla późniejszych. To jest taki podstawowy punkt odniesienia dla późniejszych relacji społecznych i także taki jakby sposób ewolucyjnego rozumienia tego, że z punktu widzenia rozwoju danego osobnika bardzo ważne jest to, żeby powstała empatyczna więź między dzieckiem a matką. Ono jest ważne z punktu widzenia przetrwania tego dziecka. No i ten mechanizm tworzący więź między dzieckiem a matką potem się rozszerza na inne osobniki. To jest jedna z teorii tłumaczących to, że mamy empatię, żeby to więź dziecko-matka jest podstawowym wzorem dla późniejszych empatii, czy dla późniejszego doświadczenia empatii. Co się działo wśród słoni w latach 90. i później? Więc na początku lat 90. XX wieku na wolności żyło około 10 milionów słoni. Tymczasem w 2010 roku już tylko około 500 000. No więc 9,5 miliona słoni zostało zabitych przez ludzi, którzy poszukiwali kości słoniowej z uwagi na to, że to część osób uważa, że obiekty wykonane z tej kości słoniowej są wartościowe, a też w niektórych kulturach chyba kość słoniowa uchodzi za jakiś taki tam uniwersalny lek czy coś takiego. No i istniały jakieś takie ekonomiczne powody kłusownictwa na słonie, dużo tych słoni zginęło. I bardzo często było tak, że jakby dorosłe słonie, matka i ojciec były zabijane na oczach tych takich małych słoniątek. Więc młode słonie często były osieracane i mogły obserwować brutalne zabójstwa swoich rodziców. A innymi słowy, mówiąc tak, gdybyśmy to przenieść na analogię ludzką, doświadczały one wyjątkowo traumatyzującego doświadczenia jakby w swoim wczesnym dzieciństwie, które następnie kształtowały ich relacje z innymi osobnikami. No i właśnie Bradshaw zauważył, że te młode samce zwłaszcza, które doświadczyły tego rodzaju traumy, jakby obserwowały brutalne zabójstwo swoich rodziców, teraz mają często symptomy podobne do ludzkiego PTSD, czyli anormalne reakcje lękowe, coś co przypomina depresję, gwałtowny wybuch agresji. Te młode słonie także, które doświadczyły czegoś takiego, zajmowały się polowaniem na nosorożce, które jakoś tak brutalnie jakby otaczały i zabijały, czego słonie generalnie raczej nie robią. Czyli zachowywały się w jakiś taki, nie wiem, trochę dewiacyjny, dziwny sposób. Bardzo agresywny, jakby tępiąc inne osobniki, innego gatunku. No i jaki z tego jest wniosek, trudno powiedzieć, ale możliwa interpretacja jest taka, że te słonie w latach 90. i później doświadczyły czegoś w rodzaju rozpadu więzi społecznych, w sensie społeczności słonie zostały przetrzebione, zniszczone. No i tak jak można zauważyć u ludzi, że często kiedy następuje rozpad więzi społecznych z uwagi na wojny, katastrofy naturalne czy coś takiego, rozpada się także orientacja moralna. No i to by sugerowało, że słonie
mają pewną moralność właśnie z uwagi na to, że mogą doznać traumy z uwagi na doświadczenia, którym zostaną poddane. No i tak przechodzimy do ostatniej z tych wiązek, to jest wiązka sprawiedliwości. Sprawiedliwość będziemy analizować głównie na podstawie zjawiska zabawy. Zabawa wśród zwierząt, która występuje powszechnie, pozwala uchwycić jakby sprawiedliwość w taki dosyć łatwy i ciekawy sposób. Co prawda sprawiedliwość też jest związana z większą ilością rzeczy, zachowania fair, równy podział, a także awersja na nieuczciwość, to także za chwilę się pojawi. Czyli innymi słowy, zwierzęta i ludzie nie lubią, kiedy dostrzegają zjawiska społeczne, które postrzegają jako niesprawiedliwe. Mamy jakby silną awersję na nieuczciwość. Źle reagujemy na to, kiedy dostrzegamy jakąś taką rażącą nieuczciwość w postępowaniu. Robert Solomon, który napisał jedną z tych książek o sprawiedliwości wśród zwierząt, twierdzi, że sprawiedliwość to poczucie, jak powinno być w namacalnych, codziennych sytuacjach. No i właśnie takim ciekawym treningiem sprawiedliwości będzie przypadek zabawy. Zabawy się zwierząt. W tym obrazku można zobaczyć dwa koty, które się bawią. Czym jest zabawa? Czym jest zabawa społeczna, zwłaszcza wśród zwierząt? Zwierzęta bawią się, można to zaobserwować. Zabawa to jest bardzo specyficzny typ zachowania, kiedy poziom agresji, na przykład gryzienia, wskakiwania, musi być ograniczony, w sensie jakby występuje na pewnym poziomie, ale niezbyt mocnym. Jeśli jedno zwierzę na przykład zbyt silnie ugryzie inne zwierzę, to zabawa zostaje przerwana, gdyż zachowanie zostało rozpoznane jako zbyt agresywne. A w trakcie zabawy panuje też generalnie niezgoda na spółkowanie, czyli jakby jeśli jedno zwierzę w trakcie zabawy wykona pewne zachowania, które mają na celu doprowadzenie do stosunku seksualnego, zabawa zostaje przerwana, gdyż jest to naruszenie zasad zabawy. No i po trzecie jest też niezgoda na wyraźną dominację. Innymi słowy, jakby zwierzęta są wysoce hierarchiczne w wielu gatunkach, ale bardzo takie wyraźne sygnały dominacji są niepożądane w trakcie zabawy. I w trakcie zabawy zdarzają się rzeczy, które się nie zdarzają w innych sytuacjach. Na przykład dominujący pies, czy dominujący wilk, dominujący społeczne mięsożerca może się położyć na plecach, odsłonić pod brzuszek, które jest wrażliwe na ugryzienia, czego w żadnej innej sytuacji by nie zrobił. Jakby trochę z obawy, że inne zwierzę to wykorzysta, żeby go ugryźć, zaatakować, nie wiem, ostrale uszkodzić, osłabić i straci przez to swoją dominującą pozycję. To w trakcie zabawy może się położyć i gdyby został, nie wiem, dotkliwie ugryziony przez, nie wiem, osobnika beta, który chciałby w ten sposób zyskać dominację w grupie, to ten osobnik beta zostanie poddany ostracyzmowi przez całą swoją grupę społeczną, gdyż nie zastosował się do reguł zabawy. A właśnie nam sugeruje, że zabawa jest takim dobrym przykładem, kiedy zwierzęta rozpoznają tak intuicyjnie pewne zasady i je wdrażają w życie. Tutaj fajna rzecz, taka jedna, która mi się bardziej spodobały z tej pracy. Ukłon społeczny. To widać zwłaszcza wśród psów. Psy, kiedy mają zacząć zabawę, wykonują coś w rodzaju takiego ukłonu. Ten pies po prawej stronie, ten biały, jakby wykonuje ten ukłon. Jakby jego zad jest wyraźnie wyżej niż jego głowa, tak się pochyla. I to jest właśnie ukłon. Zabawa często się od niego rozpoczyna. Po drugie, ukłony są wysoce stereotypowe, więc psy i inne takie zwierzęta je łatwo rozpoznają, które wykonują swoje ukłony. Po trzecie, ukłon jest bardzo ważny, gdyż on stwarza okazję takiego szybkiego przeproszenia. Więc załóżmy, że nie, dwa psy się bawią. Jeden dokona zachowania, które będzie zbyt agresywne, na przykład zbyt silnie ugryzie innego psa. Zabawa zostaje przerwana. No i ten pies, który zbyt silnie ugryzł, może wykonać ukłon, żeby przeprosić. Czyli taka szybki mechanizm wyrażania żalu i przepraszania. No a jeśli ten pierwszy pies stwierdzi, że wszystko jest w porządku, to zabawa będzie kontynuowana. Innymi słowy, ukłon jest w stanie jakby naprawić naruszenie pewnych norm społecznych przeciwko zabawie. No i jak się wydaje, taka jest teoria, taka jest teza, że zabawa jest zjawiskiem silnie adaptacyjnym, gdyż dzięki zabawie zwierzęta są w stanie jakby na niby w bezpiecznym środowisku przećwiczyć rozmaite zdolności, które są ważne, które im się potem przydadzą, czyli mogą przećwiczyć właśnie zachowania agresywne, ale też jakieś takie ćwiczyć mięśnie, zachowania społeczne, można ćwiczyć pewne jakieś takie, nie wiem, protoseksualne zachowania.
w bezpiecznym, chronionym środowisku, kiedy nie muszą się obawiać, że zostaną, nie wiem, pogryzione, zabite, stracą pozycję społeczną itd., itd. Więc zabawa jest silnie adaptacyjna, przez to bardzo wiele gatunków bawi się. No i właśnie kiedy przyjrzymy się dokładnie tej zabawie, to zobaczymy w niej jakieś takie podstawy sprawiedliwości, to takiej bardzo jakby miejscowej sprawiedliwości. Są pewne zasady, którym podlega zabawa. Jeśli te zasady zostaną złamane, to zabawa zostaje przerwana. To już jest prawie, że koniec. Awersja wobec nieuczciwości. I mamy tą małpę. Na obrazku to jest kapucynka. Awersja wobec nieuczciwości. Więc inny taki wariant, jak można zachowania zobaczyć, które będą coś nam mówiły o sprawiedliwości czy rzetelności. Za te badania odpowiada Sara Brosnan i może znany Państwu Franz De Waal. De Waal napisał sporo książek o małpach z prymatologią, który zajmuje się zwykle właśnie badaniem naczelnych. A takich książek jakby o zwierzętach, ale z ładunkiem filozoficznym. No i to są ich badania nad kapucynkami, dosyć ciekawe. Udało im się nauczyć te kapucynki. One przeszły trening, to też może trochę narusza te badania, bo te kapucynki zostały poddane socjalizacji przez ludzi. No i kapucynki przeszły trening, że wymieniają żetony, te żetony to są takie małe kamyki, na jedzenie. Czyli zostało nauczone, że mogą się wymieniać z badaczami za kamienie i jeśli kapucynka da badaczowi kamień, to badacz odda kapucynce jedzenie. No i w takiej podstawowej sytuacji kapucynka chętnie wymienia kamyk na ogórka, gdyż ogórek jest lepiej mieć ogórka niż kamyk. Ogórek można zjeść, kamyk posiada tylko wartość wymienną. Więc wydaje się to dosyć normalne, ale i tutaj jest ten ciekawy wątek. Mamy parę kapucynek, które obserwują wymiany. Jeśli badacz pierwszej kapucynce zaoferuje winogrono za kamyk i druga kapucynka to widzi, to jeśli ten sam badacz spróbuje jej zaoferować ogórek za kamyk, to transakcja nie odnosi skutku. Kapucynka reaguje wtedy często bardzo agresywnie, nie chce jeść tego ogórka albo rzuca nim w badacza. Czyli kapucynka odczuwa awersję wobec nieuczciwości. Jakby uważa, że skoro kamyk jest warty winogrono, to nie powinno dostawać ogórka. Interesująca rzecz też pokazuje, że jedno z takich typowych być może zachowań związanych z rzetelnością, że one są silnie ukontekstowione. W pewnych sytuacjach ogórek za kamyk to jest świetna wymiana i się na to zgadzam, a w pewnych sytuacjach jest to wysoce niesprawiedliwe. Więc się na to nie zgadzam. Oczywiście jest tak samo wśród ludzi. Jak się wydaje, że tam w pewnych sytuacjach to, że dostanę 100 zł, to jest świetnie, ale jeśli wszyscy do mnie, moi sąsiedzi dostali tam 10 tysięcy złotych, a ja dostałem 100 zł, to trochę słabo. W sensie mogę czuć, że zostałem jakiś niesłusznie pominięty, czy że została wobec mnie pewne zachowanie. Że zachowanie, którego doświadczyłem, było niesprawiedliwe. No jak się wydaje, właśnie zwierzęta, przynajmniej niektóre, jak te kapucynki, także mają awersję wobec nieuczciwości. Źle, bardzo emocjonalnie jakby reagują na nieuczciwość, w tym wypadku na niekorzystny podział dóbr. No i teraz już godzinę 20, a ja doszedłem w zasadzie do ostatniego slajdu, więc jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, w którym byśmy chcieli być. Moralność, a samoświadomość, jeszcze tak wracając, ten wątek już się pojawiał, wracając jakby co odróżnia ludzi od zwierząt. Możemy stwierdzić, że moralność to jest coś więcej niż te wiązki zachowań, na przykład, że wymaga ona samoświadomości, żeby móc uczestniczyć jakby w systemie moralnym, trzeba być podmiotem moralnym. Podmiot moralny jest w stanie podejmować wolne decyzje moralne, czyli jest autonomiczny. No i to zobrazowałem, na obrazku są trzy lizaki. To jest taki trochę może śmieszny przykład, bo wybór lizaka nie jest podniosły moralnie. No ale możemy sobie wyobrazić, mam trzy lizaki, załóżmy, że każdy ma tam inny smak, odpowiadający owocowi, na którym jest tam wzorowany. Jeśli istnieje wolna wola w takich śmiesznych sytuacjach jak wybór lizaka, to nie jest, w pewnym sensie nie jest determinowane to, czy który z tych lizaków wybiorę,
zanim go wybiorę. Innymi słowy, staję sobie tymi trzema lizakami, no i dokonuję jakiegoś takiego wolnego wyboru. W sensie mogę wybrać tego po lewej, tego w środku i tego po prawej, bo nie jest to zdeterminowane. Jeśli jesteśmy kompatybilistami w kwestii wolnej woli i determinizmu, to możemy twierdzić, że wolna wola jakby jest zachowana mimo tego, że to, że wybór lizaka jest zdeterminowany. Nie chcę w to teraz wchodzić, bo to jest jakby materiał na zupełnie inny warsztat, gdzie trzeba byłoby to przedyskutować. No ale powiedzmy tak bazowo, że wiele bardziej klasycznych koncepcji moralności będzie twierdziło, że podmiotem moralnym może być tylko osoba, która jest w stanie dokonywać wolnych decyzji moralnych. Dlatego podmiotem moralności na przykład nie może być niewolnik, gdyż niewolnik z uwagi na jego sytuację społeczną nie jest wolny, jakby nie, sam o sobie nie decyduje, decyduje o nim pan. Więc nie można mówić o moralnych, wolnych decyzjach w przypadku niewolnika, ale też osoby, która na przykład trafi do więzienia, czy którą zwiążemy liną. W sensie ona nie podejmuje decyzji moralnych, gdyż jakby jej zdolność do podejmowania takich decyzji jest silnie ograniczona. No i to jest taka propozycja moralności, która by wywracała wszystko to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie 2 godziny. Gdyż prawdopodobnie zwierzęta nie podejmują tych wolnych decyzji moralnych. Tutaj jest parę linii obrony. Linia numer 1 jest taka, że no może nie podejmują, ale co z tego, bo może moralność jakby tego nie wymaga. Właśnie mamy tą inną propozycję zdefiniowania moralności, która nie wymaga tych wolnych decyzji moralnych. Druga linia argumentacyjna byłaby taka, że może ludzie też wcale nie podejmują tych wolnych decyzji moralnych. Że może tylko nam się wydaje, a tak naprawdę nie mamy tej wolnej woli, albo jest ona silnie ograniczona. Więc takie dwa sposoby wyjścia. I ostatni slajd. Taki filozoficzny. Może nie będę już tego czytał, skoro jesteśmy prawie że na samym zakończeniu. Ale tutaj na stronie 222 w tej książce można znaleźć takie rozmaite zastrzeżenia względem tego, co powinna wymagać moralność, w sensie jakie komponenty powinna ona wymagać. Odpowiednie zdolności poznawcze, trochę o tym mówiliśmy, rozmaite zwierzęta mają zaawansowane zdolności poznawcze. Odpowiednie zdolności emocjonalne, tak samo. Empatia mają. Racjonalność, no tutaj się robią schody. Trudno powiedzieć, czy zwierzęta zachowują się racjonalnie, czy są w stanie jakby podejmować racjonalne decyzje. Nie wiadomo. Refleksyjny ogląd, czy są w stanie jakby refleksyjnie odnosić się do pewnych przeszłych wydarzeń. Też nie wiadomo. Podmiotowość moralna, zdolność do autonomicznego działania, posiadanie tej wolnej woli. Raczej nie mają. No i sumienie, czyli taki wewnętrzny kompas moralny, kontrola impulsów, wstyd, poczucie winy. Zdolność do kontroli impulsów prawdopodobnie mają bardzo wiele gatunków zwierząt. No ale sumienia, zwłaszcza rozumianego kompas moralny, trudno powiedzieć. Może tak, może nie. W każdym razie nie jakaś taka niewyczerpująca lista jakichś takich 7 wymogów moralności sformułowanych przez autorów. Jak widać, przez pierwsze 3 dzika sprawiedliwość będzie miała z łatwością. 4 być może, a kolejne 3 raczej nie, chociaż też będzie zależało od sformułowania tych pojęć. Więc ostatecznie jakby każdy z Państwa może sam zdecydować, czy propozycja autorów przeformułowania moralności jest zasadna, czy jest to dobra definicja moralności, czy może nie. Jest 20, więc formalnie warsztat dobiegł końca. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to oczywiście z przyjemnością na nie odpowiem. Mogę tu jeszcze posiedzieć i porozmawiać. Ale przeszliśmy całą treść, którą chciałem, żebyśmy zrobili. Także dziękuję za uwagę.